czym. No, obawiam się, że chyba tylko niewielu z Państwa mnie jeszcze nie zna. No, ale nazywam się Aleksander Adamski, ja mieszkam przy od ulicy Słonecznej, droga na cmentarz, obok Państwa Pawłowskich i Nieradków. Mam teraz już 37 lat, no i jak pewnie jednak wszyscy Państwo wiedzą, kandyduję w tych wyborach na burmistrza. No i cóż, mam całą stertę papierów ze sobą, ale spróbujemy może pogadać tak trochę praktyczniej o sprawach Cholewianki i Dąbrówki. Może na siedząco? Tak, może rzeczywiście usiądę po prostu i nie będziemy za bardzo celebrować. No nic, tym z Państwa, którzy tego jeszcze nie wiedzą, no może powiem jakoś tak najkrócej, skąd ja się wziąłem jako kandydat. Ja się, jestem w Kazimierzu nowy, bo dopiero od trzeciego pokolenia, więc oczywiście dla prawdziwych Kazimierzaków jestem ciągle nie do końca stąd, no ale w Kazimierzu chodziłem do przedszkola, do szkoły podstawowej, no i czuję się no, najbardziej na świecie związany oczywiście z tą okolicą. No i mniej więcej w 18 roku, 6-7 lat temu zacząłem się troszeczkę angażować w sprawy, nazwijmy to wielkim słowem, publiczne. Pierwszy raz około roku 18 zdarzyło mi się mieć jakąś sprawę, a to przed Radą Miejską, a to przed burmistrzem. No to nie były zbyt budujące doświadczenia. Jeśli będą Państwo ciekawi, to mogę potem wrócić do szczegółów. No ale mówiąc tak skrótowo, te pierwsze kontakty z urzędem nie były za dobre. W rezultacie, jak to zwykle bywa z ludźmi, którzy się jakoś zaczynają angażować społecznie, założyłem z przyjaciółmi z Kazimierza stowarzyszenie. Dalej próbowaliśmy działać jako stowarzyszenie. 3 lata z osobowością prawną, z REGON-em, z NIP-em, już jako stowarzyszenie próbowaliśmy w kilku sprawach po prostu się udzielać, ale ponieważ te nasze sprawy to zwykle nie były sprawy niekontrowersyjne, no to również jako stowarzyszenie, którego ja byłem i jestem ciągle formalnie prezesem, mam wrażenie, że nie zdziałaliśmy tyle, ile byśmy chcieli dla Kazimierza, dla tej ziemi, dla no po prostu spełnienia jakby celów, oczekiwań, jakie sami sobie narzuciliśmy. Więc ja zacząłem w pewnym momencie też angażować się w lokalną politykę. Przy ostatnich wyborach 5 lat temu pracowałem w kampanii jednego z kandydatów, to znaczy po prostu rozwoziłem ulotki, plakaty i trochę w tym wszystkim uczestniczyłem. No, przez te lata trochę słuchałem sesji Rady Miejskiej, komisji, zdarzało mi się bywać na tych zebraniach. Przy poprzednich wyborach uczestniczyłem w takich spotkaniach wyborczych jak to. Wtedy akurat kandydował Krzysiek Wawer, którego może część z Państwa zna. No i po prostu już nabrałem troszeczkę znajomości tematu i troszeczkę się 5 lat temu osłuchałem z problemami w takich wiejskich spotkaniach jak to. No i jestem troszeczkę zaniepokojony tym, że po 5 latach to są w dużej mierze te same tematy, te same problemy i często są to sprawy po prostu techniczne, które każdy wójt w każdej gminie w Polsce powinien rozwiązywać, a one rozwiązane ciągle nie są. To są często te same sprawy. Myślę, że w jakiejś rozmowie okaże się, że wszyscy znamy większość z tych problemów. Natomiast w tym roku to, co jest dla mnie nowe, to to, że oczywiście problemy są ciągle te same, dużo rzeczy przez 5 lat nie udało się załatwić, ale za to pojawiły się jakieś modele rozwiązywania tych problemów, które dla mnie przynajmniej są nowe, których 5 lat temu tak wyraźnie nie widziałem. To znaczy, chcę od razu tym razem to spotkanie zacząć od takich konkretnych rzeczy, które mogą interesować ludzi z Dąbrówki czy z Cholewianki. Jest dla mnie no, niepojęte, że w takiej miejscowości jak Kazimierz Dolny, no, która ma po prostu absolutnie unikalne możliwości, zadania absolutnie unikalne, wyrastające poza obowiązki jakiegoś przeciętnego wójta w jakiejś przeciętnej gminy w Polsce, że w takiej miejscowości jak ta ciągle najpierwszym tematem są inwestycje drogowe. To znaczy, gdzie ja nie jeżdżę na te spotkania wiejskie, to w zasadzie pierwszym albo drugim tematem są drogi, które mam wrażenie, że dla samorządu no, powinny być jak mycie zębów. To znaczy, to jest po prostu jakaś oczywistość. No, każdy wójt zajmuje się utrzymywaniem dróg i jest dla mnie trochę wstydem, że w naszej gminie, która ma tyle innych spraw, nagle to jest ciągle
no nie tylko przedmiotem no, jakby największego zainteresowania mieszkańców, ale ciągle nie zostało strukturalnie rozwiązane. Przechodzę do przykładów. Jest jasne, że jak gmina mamy jakiś skończony budżet, nie możemy wszędzie naraz jednocześnie zrobić świetnych dróg. Trzeba jakoś ustalać kolejność priorytety i chyba najlepiej byłoby to zrobić tak, żeby przed końcem kadencji nie pojawiały się jakieś wrzutki, jakieś prezenty, żeby nie było takiego po prostu współzawodnictwa miejscowości o to, kto łaskawie dostanie drogi. Ja ciągle dostaję pytania też w Facebooku od mieszkańców, a nawet od urzędników i oni pytają, czy ja dam drogę, czy ja zrobię drogę, czy ja odbiorę drogę. To znaczy mamy nawyk myśleć po prostu o burmistrzu jak o jakimś księciu udzielnym, który łaskawie da albo łaskawie nie da i nawet pracownicy Urzędu Miasta już mają taki nawyk, że zapominają po prostu, że to Rada Miejska rządzi, a nie burmistrz. Przykład na to, jak uporządkować sprawę dróg, żebyśmy nie musieli przy każdej kolejnej kadencji, przy każdych kolejnych wyborach o to się martwić, czy ktoś akurat ma fawory u burmistrza, czy nie da, czy dostanie, czy nie dostanie. Ścieżki są dwie. Jedną już zaczęliśmy robić, to znaczy, żeby miejscowości sołectwa miały swoje opisane wymagania i potrzeby, to znaczy ja nie widzę powodu, żeby burmistrz przyjeżdża do Chlewianki, musiał tutaj od nowa wymyślać koło i musiał tutaj wystawiać festyn jakichś po prostu rekordy bijących fantazyjnych pomysłów. Sami mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzebują. Powinno to być po prostu opisane i tego powinien się trzymać każdy kolejny sołtys, każdy kolejny burmistrz, każda kolejna rada, żebyśmy w jakiś systemowy sposób po kolei robili to, co do nas należy. Jak na każdym z tych zebrań mówię o Parchatce, ponieważ Parchatka opracowała taki dokument, to nie jest żadna wielka biurokracja, nie ma się czego bać. Jest to raptem 20 stron. Nie kosztowało to, jeśli pan Ryszard Dubczyński w razie czego mnie potem poprawi, ale nie kosztowało to pieniędzy, nie trzeba wynajmować firmy za 100 tysięcy złotych, żeby opracowała, co tak naprawdę ludzie potrzebują, tylko po prostu. Zbiera się sołtys, zbiera się Rada Sołecka, zbierają się ludzie, sejmikują, ustalają, co jest potrzebne, sporządzają taki dokument, w którym wyznaczone jest to w jakiejś kolejności i burmistrz przyjeżdża do Parchatki, do Cholewianki, do Dąbrówki i tam mu mówią, proszę bardzo, panie burmistrzu, to jest do zrobienia. I teraz krok następny. Jak w takim razie ustalić priorytety między miejscowościami, między wsiami, między takimi planami inwestycyjnymi oczekiwanymi przez miejscowość. Otóż oczywiście musi powstać ta strategia rozwoju gminy dla całej gminy i to jest ten dokument nadrzędny, który musi po prostu szanować tę strategię. Strategia to jest duże słowo, ale to jest naprawdę żadna filozofia. No w kwadrans każdy może przeczytać taki dokument. Musi zawierać te strategie pomniejsze, ale przede wszystkim jest jedna zasada zdroworozsądkowa i ja jestem oniemiały, że po 5 latach tego się w Kazimierzu nie przestrzega. To znaczy, jest jasne, że jeśli potrzebujemy inwestycji drogowych, to chyba najważniejszym czynnikiem jest po prostu bezpieczeństwo. Nie wygoda jakiegoś notabla. Nie musimy się zastanawiać, czy tam mieszka ktoś ważny przy tej nowej drodze, czy nieważny, tylko po prostu przede wszystkim inwestycje drogowe muszą służyć bezpieczeństwu. Znów, przykład Parchatki jest tragiczny. Przez lata dochodziło tam do licznych wypadków śmiertelnych. Wszyscy wiemy, że sytuacja była dramatyczna, był strajk mieszkańców, były protesty i nawet sytuacja tak skrajna, no nie doczekała się rozwiązania w pełni satysfakcjonującego. Ja nie znam sprawy najlepiej, w razie czego pan Ryszard na pewno nas oświeci, ale nawet nieszczęsny chodnik był tam budowany na raty, no w sposób jakiś kuriozalny. Ja wiem, że inwestycja była zaczynana, potem przerywana, potem szybko kończona. Nawet w sprawie tak oczywistej nie udało się tego załatwić jednoznacznie. Mówię o tym teraz tutaj w Chlewiance, w Dąbrówce, bo jest ewidentne, że inwestycje drogowe są priorytetowe w tych wsiach, za przeproszeniem, przelotowych. Czyli też Jeziorszczyzna. Wylot na Lublin, mnóstwo ludzi przez Jeziorszczyznę po prostu przejeżdża. Jest tam teraz dobra droga, ruch jest bardzo duży. Tutaj oczywiście przez Chlewiankę i Dąbrówkę sytuacja jest analogiczna. Chodnik i oświetlenie.
i są ważniejsze niż droga tak zwana młyńska z Dąbrówki na Okale, którą zresztą rozpoczęliśmy budować od strony Okala, tam gdzie jest mniej domów. I o tym, że tak powiem, o manipulacjach na ten temat też możemy sobie mówić, ale znów zdumiewa mnie, że coś tak oczywistego nie jest jeszcze wdrożone. Jeśli wydajemy 600 tysięcy złotych z gotówki, z naszych pieniędzy, z budżetu miasta na jakąś polną drogę, która oczywiście, jasne, wymaga modernizacji, no ale jaka jest kolejność, jeśli jeżdżę tutaj przez Kolewiankę, przy Dąbrówkę po zmroku i po prostu widzę, jakby nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby zdać sobie sprawę, do jakich sytuacji musi dochodzić, jeśli piesi idą z naprzeciwka, droga jest ciemna, nie ma chodnika, jest zakręt przed ujęciem wody. No kurczę, ja nie jestem z Cholewianki, nie jestem z Dąbrówki, nie znam tutejszych problemów, no ale nawet przyjeżdżając, można sobie wyobrazić, co jest istotne. Jakim cudem priorytety tych inwestycji drogowych nie są określane po prostu kluczem bezpieczeństwa, czytelnym dla nas wszystkich? Wszyscy byśmy widzieli, że jest to uczciwa kolejność. Jest to dla mnie niepojęte. Chciałem zacząć od tych nieszczęsnych dróg, bo po prostu jest to temat, który najczęściej się pojawia i moim zdaniem takie rozwiązanie, które po prostu będzie dla wszystkich transparentne i uczciwe, jest na wyciągnięcie ręki. Z jakichś powodów Urząd Miasta u nas dalej funkcjonuje tak, że to nie jest klarowne. Czy jest to tak zamącone celowo, żeby pan burmistrz mógł udzielać prezentów, czy też jest to zamącone i nieklarowne, bo po prostu nie umieliśmy lepiej się zorganizować przez tyle lat? Nie wiem, ale wiem, że jest źle i że racjonalizacja tego jest po prostu w zasięgu gimnazjalisty. Jeśli się Państwo ze mną nie zgadzają, jeśli ten klucz, który proponuję, żebyśmy traktowali bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych na pierwszym miejscu, to oczywiście będziemy dyskutować. I jeszcze może jedna uwaga ode mnie i otworzę się zupełnie na Państwa pytania. Jest kwestia tej szkoły, w której siedzimy i jakiejś po prostu groteskowej plotki i takiego straszaka o likwidowaniu wiejskich szkół. Znów, naprawdę się cieszę, że chociaż nie mam wielkiego doświadczenia samorządowca, to jednak brałem udział w wyborach 5 lat temu i pamiętam dokładnie tę samą sytuację. 5 lat temu w kampanii wyborczej również ktoś puścił takiego straszaka, taką plotkę, będą likwidowane szkoły i potem wjeżdża ten czy inny kandydat na białym koniu i mówi, o, ale on łaskawie to nie zlikwiduje. O czym od początku w ogóle nikt nie mówił. Ta sytuacja powtórzyła się w tej kampanii, no i ja już czasami po prostu opadam z sił. Nie wiem po prostu, jak mamy podejść do tego tematu, żeby po prostu zapanowała jakaś jasność. Myślę, że wszyscy tutaj znają tę szkołę. Mam nadzieję, że pani dyrektor nas nie słucha, nie chce jej za bardzo słodzić, ale ta szkoła jest prowadzona po prostu wysiłkiem heroicznym. Od podłogi, która tutaj została zrobiona po prostu na takiej zasadzie, że pieniądze pani dyrektor, z tego co wiem, po prostu z czapką w ręce szuka grosza tu na to, tu na tamto, tu na szafy, tu na meble polizingowe, komputery po jakimś banku. Jest człowiek, który o taką szkołę naprawdę walczy i tę szkołę prowadzi i chyba większość z Państwa wie, że dzieci z naszej dużej szkoły, z zespołu szkół w Kazimierzu są przenoszone do tej szkoły, bo rodzice po prostu wiedzą, że jest to pod różnymi względami lepsza szkoła. Pomysł likwidowania lepszej szkoły, którą rodzice sami wybierają, już po prostu muszę zaufać, że jednak większość z nas, mieszkańców, jednak zdaje sobie sprawę, że to wszystko był po prostu jakiś absurdalny wyborczy straszak. Ale jeśli są wątpliwości, to znów jestem do Państwa dyspozycji. Teraz tak, jeśli chodzi o te sprawy, najbardziej rutynowe, czyli edukacja i te drogi, to mam nadzieję, że to, co mówię, jest dosyć jasne. Mogę Państwu powiedzieć jeszcze parę rzeczy z takich moich postulatów, powiedzmy, programowych. Mogę mówić o komitecie wyborczym, mamy listę kandydatów do Rady Miejskiej, dosyć szeroką, barwną, jest to szeroka koalicja.
Znów, jeśli będą pytania, to jestem do Państwa dyspozycji. Może to, co zwykle mówię na tych spotkaniach i co mam nadzieję, że też jest jasne z kształtu naszego komitetu i naszej listy wyborczej, jest takie, że naszą intencją nie jest wprowadzić do Rady Miejskiej karnego wojska, które będzie głosowało i realizowało jakąś tam moją wolę jako burmistrza. Mamy bardzo sprecyzowane poglądy co do tego, jak powinien funkcjonować samorząd, relacje Rady Miejskiej i burmistrza. Mianowicie po prostu powinno to się dziać zgodnie z ustawą, zgodnie z takimi przepisami, jakie mamy. W znacznej mierze znów zawdzięczam to dużo panu Rybczyńskiemu, który uświadomił mi na poziomie sołectw, czyli na tym najniższym poziomie, do którego ja przyznaję mało zaglądałem. Nie byłem żadnym, nie jestem żadnym ekspertem do spraw tego samorządu na najniższym poziomie, ale okazuje się, że możliwości prawne, które mamy, żeby sołectwa były samorządne, żeby wspólnota wiejska była gospodarzem swojego budynku, świetlicy, budynku po sklepie, remizy, cokolwiek to w danej wsi jest, że te możliwości są zdumiewająco fajne, że po prostu mamy ustawę samorządową, która naprawdę daje szanse, żeby takie wspólnoty wiejskie się organizowały, popisały się swoją aktywnością i choćby wokół takiego budynku, a większość wsi jednak coś ma, remizę, świetlicę, szkołę, żeby wokół takiego budynku ogniskowało się życie i żeby wieś również z takiego budynku, z takiej nieruchomości czerpała jakieś korzyści. Znów są to sprawy, które dla mnie w tej kampanii są zupełnie kluczowe, to znaczy przywracamy debatę w Radzie Miejskiej, gdzie znów, może nie wszyscy Państwo wiedzą, że na posiedzeniach Rady Miejskiej można usłyszeć od radnych, no ale przecież nie będziemy tu dyskutowali, to przecież nie jest miejsce do dyskusji. To znaczy naprawdę przesunięcie tego ośrodka władzy z jawnych, publicznych debat pod godłem państwowym gdzieś na zaplecze, no niestety dla mnie jest ewidentne i nie chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie chcę sugerować żadnych układów przestępczych, korupcyjnych i tak dalej. W moim przekonaniu wynika to w dużej mierze po prostu z lenistwa. Z tego, że osoby zaangażowane w nasz samorząd nie poczuwają się do tego, żeby naprawdę z wyjątkami, żeby naprawdę przykładać się do swojego mandatu. To znaczy, jeśli w rękach radnych leżą decyzje w sprawie planowania przestrzennego, to powinni przeczytać parę książek o planowaniu przestrzennym, po prostu się do tego przygotować. Jeśli radni decydują o wodociągu, to muszą mieć dostęp do rzetelnej wiedzy. Musimy po prostu mieć radnych, którzy naprawdę będą walczyli o tę gminę, tak jak potrzebujemy dyrektorów szkół, którzy naprawdę zawalczą o swoje szkoły. Sytuacja budżetowa, sytuacja społeczna w gminie, to jak gmina się wyludnia, no sprawy są na tyle napięte, że naprawdę no, wszystkie ręce na pokład. Wszyscy musimy się starać i potrzebujemy w Radzie społeczników, no ludzi po prostu zaangażowanych z napędem do tego, żeby pracować dla całej gminy, bo wszyscy wiemy, że tego się nie robi dla pieniędzy. Pracy jest ogrom. Diety są jakieś symboliczne za to i tak naprawdę trzeba się poświęcić po prostu. I to jest, to było też jasne, kiedy szukaliśmy kandydatów na radnych, to z tym przesłaniem. Praca w Radzie jest po prostu poświęceniem. I mam wrażenie, że nasz komitet i nasza lista odzwierciedlają to nastawienie. Znów, są sprawy miejskiego handlu, są sprawy planu zagospodarowania przestrzennego. No możemy rozmawiać o wielu rzeczach. Nie chcę Państwa jakby zanudzać w jakimś jednym kierunku. Może są jakieś wątki. Ja mam takie pytanie właśnie, bo nazywam się Maciej Jaruszewski. Mogę się to co? Chyba wszyscy. Niech Państwo pamiętają o bufecie. Ja mieszkam w sąsiednim sołectwie na Okalu. No i właśnie ja chciałbym, bo jest to, nie powiem, irytujące bardzo. Słuchanie cały czas o tej drodze męczy mnie. I chciałem zapytać, bo sytuacja wyglądała tak, że na zebraniu sołeckim, kiedy zapadała decyzja budowy tej drogi, nam mieszkańcom powiedziano,
że wycofujemy się z utwardzania drogi jakim tam kruszywem. Było na to zabezpieczone 6000 zł. Ponieważ pojawiła się opcja wylania asfaltu, zrobienia drogi asfaltowej. A opcja ta się pojawiła, ponieważ Urząd Miasta dostał dofinansowanie. Taka informacja na zebraniu wokalu padła. I teraz tak. Powiedziano nam też, że musimy tę decyzję podjąć już, bo inaczej dotacja przepadnie. I my, jako mieszkańcy, powiedzieliśmy tak. Dobrze, jak ma przepaść, to róbmy. To róbmy. Bo nikt nie jest przeciwnikiem jeżdżenia po asfalcie. Ja też lubię sobie na przykład z synem wyjechać z jednym, z drugim, z trzecim rowerem, przejechać się po asfalcie. Jak będę chciał sobie trudniejszej trasy spróbować, to pojadę w bok, w prawo, w lewo, nie ma problemu. Tylko dlaczego my zostaliśmy okłamani? Bo jak się okazuje, nie ma żadnej dotacji. Nie ma żadnej dotacji. I to jest ponad 650 tysięcy, bo jeżeli ta droga miałaby być rzeczywiście kontynuowana od Dąbrówki do Okala, fajnie. Fair enough. Jedziemy. Tylko, jeżeli tak na tym zależało mieszkańcom Dąbrówki, bo podobno tak zależało mieszkańcom Dąbrówki, tak słyszałem na zebraniu wokalu, było tak powiedziane, że mieszkańcy Dąbrówki też bardzo by chcieli takiej drogi, to dlaczego nie zaczęto właśnie budować jej od Dąbrówki? No tylko właśnie. 900 metrów prosto, wiadomo w którą stronę, już nie będę o tym mówił, bo już to jest temat przerabiany. My po prostu, bo tu nie chodzi o to, bo my jako ludzie, jako społeczeństwo, jako samorząd, uważam, że powinniśmy mieć jakąś taką, wiedzieć, że mamy jakąś moc sprawczą, że możemy, że coś zależy od nas. A tutaj nic o nas bez nas. A tu poszedł ewidentny, mówiąc kolokwialnie, walk. I my zdecydowaliśmy, że tak, oczywiście, róbmy tą drogę. Bo jak mają przepaść pieniądze, okej. Okay. Oczywiście. Więc wydaje mi się, że jeżeli tak to zostało przedstawione, dlaczego na przykład inna droga nie została zrobiona za te pieniądze? No albo oświetlenie tu, gdzie jest niedostępne. Cokolwiek, może drogę do Miedźwierza, podobno ludzie też czekają. Nie wiem, jak tam były sytuacje, to są dziwne sytuacje, pogmatwane. Ale chodzi o to, że my zostaliśmy po prostu wprowadzeni w błąd. Celowo. Albo jak kto woli, nie powiedziano nam po prostu całej prawdy, żeby nie mówić, że nas okłamano. Znaczy ja nie mam na ten temat wiele do dodania, może poza tym, że no, nie ma znowu pana Kudlewskiego niestety, no ale inną rzeczą jest... Jeszcze chciałbym, przepraszam bardzo, jeżeli wejdę w słowo. Jasne. Bo tak naprawdę na tym zebraniu wokalu pan Jarek Borychowski, no jesteśmy z panem Jarkiem na ty, więc pozwolę sobie mówić Jarek, wstał zupełnie przez nikogo nie pytany, bo ja to oglądałem, nie mogłem być na tym zebraniu zauważony. I powiedział, po prostu przekazał nam tą samą informację, że są pieniądze zabezpieczone, większa część, co jest nieprawdą. I teraz jak to rozwiązać? Czyli co, ta droga, te 900 metrów jest już zaklepana i powstanie, tak? 600 metrów. Czy 600 metrów? Do posesji pana Godlewskiego. Ja chciałbym jeszcze też słowo na temat tej drogi. Bardzo to ja dziękuję, bo nie chciałem tylko po prostu się dowiedzieć. Ja dodam tylko jedną rzecz państwu przyniosłem, bo na pewno będą głosy tutaj w obronie tych inwestycji. Otóż powiedziano na tym samym zebraniu wokalu, że tam jest 8 domów. Wydrukowałem tu z geoportalu, kto mi wskaże 8 domów, stawiam obiad temu człowiekowi. W razie czego, jeśli są chętni, to ja zostawię to zdjęcie. Pan Godlewski, no myślałem, że gdyby był, to by te 8 domów wskazał, ale no jeśli są chętni, to zapraszam. Przepraszam. Bo... Jeszcze właśnie odnośnie tej drogi podobno, że powstała narracja, że to jest droga do pana Godlewskiego, co rzekomo, że jest nieprawdą. Tutaj pani radna tak stwierdziła, że ona zabiegała też o tą drogę, żeby połączyć Okale z Dąbrówką. Okej, okay. Tylko tak jak pan powiedział, dlaczego nie zaczęto od Dąbrówki, skoro pani radna z Dąbrówki wnioskowała, mówi, o utwardzenie tej drogi. Rozumiem, że były jakieś konsultacje społeczne prowadzone w Dąbrówce i większość osób się wypowiedziała, tylko że dlaczego, tak. Tylko dlaczego
pan Nieradko, który jest radnym z Okala, dlaczego on w tej sprawie nic nie zabrał i my nic nie wiemy na ten temat? To jest jedna rzecz. Następna rzecz, że pani radna twierdzi, że chciała puścić tamtędy autobus. Gratuluję pomysłu. Ale ja o autobusie nic nie mówię. Gratuluję pomysłu. Nie przypominam. Bo nie wiem, jaki ten autobus musiałby być, gdzie tam droga ma 2,5 metra szerokości. Poza tym, większość mieszkańców z Okara, jeżeli by chciała tą drogą pojechać na Dąbrówkę, ja nie mówię już nawet o sobie, musiałaby się wrócić, no tak, pojechać w kierunku Janowca i dopiero tamtędy pojechać do Dąbrówki. To jest jedna rzecz. Następna rzecz, to wcale nie powstała żadna narracja, że to jest droga do pana Godlewskiego, bo to jest fakt, że droga jest do pana Godlewskiego. Ja osobiście z panem Godlewskim, ponieważ się przepychamy tutaj pismami już od ponad roku, o utwardzenie też mojej drogi, gdzie pan Godlewski mi stwierdził, że nie ma pieniędzy w gminie na wysypanie do mnie 600 metrów nawet gruzem budowlanym. No i łaskawie w zeszłym roku przywiózł mi jeden samochód tłucznia budowlanego, utwardził 28 metrów. 28 metrów mierzyłem metrówką. I miałem okazję rozmawiać z panem Godlewskim, mogę podać datę i godzinę, ponad pół godziny przez telefon, gdzie oficjalnie żeśmy rozmawiali i ja mówiłem, że droga jest do niego. I pytam się go, jeżeli w projekcie, bo takie dostałem informację, że w projekcie jest przewidziane kilometr tej drogi. A mówię, do pańskiej posesji jest 600 metrów, więc gdzie jaki sens ma ta 400 metrów droga dalej w pola? Teoretycznie miałoby to być dociągnięta nitka do... Nie! Godlewski nic o tym nie wspominał. Absolutnie nic. Jedyna wzmianka pana Godlewskiego w tym temacie, jaki sens ma dalej te 400 metrów, jedyna jego wzmianka to była taka, że mieszkańcy wnioskowali, żeby mieli do pól dojazd. To była jedyna wzmianka. Ale pan Godlewski stwierdził, że chyba ten odcinek nie będzie realizowany, tylko będzie realizowany do jego posesji. No, słuchajcie państwo, bo tak... Taka była rozmowa moja z panem Godlewskim. Więc nie bardzo rozumiem tutaj narrację pani radnej, która jak rycerz na srebrnym koniu przyjechała bronić pana Godlewskiego. Które ma niewiele wspólnego z etosem rycerza. Narracja to jest, ja bym proponował zająć się tą narracją, która jest na Dąbrówce drogi donikąd. Bo tutaj to jest narracja, dokąd ta droga prowadzi. To jest jedna rzecz. Tak jak mówiłem, radnym w Okalu jest pan Nieradny. A nie pani Grabczak. Pani Grabczak może by... Dziecko też pani chodzi tutaj do szkoły. Plac zabaw się rozleciał, zgnił. Proszę powiedzieć tutaj teraz o swoich osiągnięciach, może względem tej szkoły, co pani zrobiła dla szkoły. A nie bronić pana Godlewskiego, przyjechała na Okalę. Znaczy, ja bym personalnie nie atakował tutaj nikogo. Nie, ja nie atakuję, ale to ja stwierdzam. Bo to prowadzi nas donikąd zupełnie. My tu przyszliśmy po prostu, wydaje mi się, że jeżeli będziemy się nawzajem atakować, to do niczego nie dojdziemy. To się przerodzi w jakiś kompletny chaos. I uważam, że jeżeli mamy dyskutować, to dyskutujmy. Ale żeby to miało jakiś wymierny efekt. Bo jeżeli będziemy się teraz tu, pan, to, tak. Ja też miałem z panem Godlewskim przyjemność. I to znaczy, w cudzysłowie, przyjemność, bo naprawdę... Szkoda, że nie przyszedł dzisiaj, bo wiem, że nie miał czasu być na Okalu, ale już jest w Kazimierzu, więc mógł przyjść do nas. Nie bardzo rozumiem, gdzie każdy wie, że droga jest robiona do pana Godlewskiego, natomiast przychodzi ktoś i mówi, że nie, to nie jest droga do pana Godlewskiego. Ewidentnie jest w tamtym kierunku. Słuchajcie, chciałem powiedzieć, że na pewno moją intencją nie było robić zebrania o panu Godlewskim. Moją jedyną intencją jest pozbawić pracy jednej osoby i to jest pan burmistrz. Natomiast co do reszty, co do kadry urzędniczej i tak dalej, pan Godlewski nie ma mandatu z wyborów, nie został do niczego wybrany, jest najemnym pracownikiem, w ogóle z pewnością nie o nim jest to zebranie. Przykład poruszyłem, ponieważ była o tym mowa, pomówiliśmy o drogach i przede wszystkim chodzi o to,
że moją ambicją jest, że oddam, pamiętam, że oddać pani głos, ale naprawdę chodzi z grubsza o to, żebyśmy za 5 lat po prostu mieli inne wybory, w innej atmosferze. Mam nadzieję, że za 5 lat ja będę się ubiegał o drugą kadencję, będzie ktoś startował przeciwko mnie i powtarzam to zawsze, niech będzie tak, że na jednej bramie wisi moja płachta, płachta mojego kontrkandydata, jest debata, może być debata w każdej wsi, żeby po prostu spór, bo będzie spór za 5 lat też, żeby przebiegał w innej atmosferze. Natomiast niestety takie wrzutki, takie skandale z drogami, no nie służą dobrej atmosferze, a łatwo ich uniknąć, no i sposób, receptę na to przedstawiłem na samym początku. To powiedziawszy, zebranie nie jest o panu Godlewskim, niemniej oczywiście ma pani radna głos, a potem ja bym chętnie tradycyjnie może na Leszka scedował moderowanie, bo nie chcę sam we własnej sprawie decydować, kto mówi. Ja jeszcze przepraszam na chwilkę, jeżeli mogę. Soki. Ale panie Aleksandrze, to nie jest zebranie o panu Godlewskim, oczywiście, tak. Ale te informacje wszystkie, skądś wypływają. I to pan Godlewski był u nas w lokalu na zebraniu wiejskim i mówił nam o dotacji, o szybkim podjęciu decyzji. Prosił nas, wręcz prosił nas o szybkie podjęcie decyzji, bo pieniądze przepadną z dotacji. To tyle chciałem. Dziękuję, dzień dobry. Tak jak pan słusznie zauważył, przyszliśmy dzisiaj porozmawiać o pana kandydaturze na urząd burmistrza, nie o panu Godlewskim. A jeżeli będę się chciała pani Wiśniewski pochwalić osiągnięciami, to zapraszam na moje spotkanie, które na pewno się odbędzie razem z panem burmistrzem. Natomiast, szanowni państwo, nie byłam na zebraniu sołeckim w miejscowości Okale, więc nie wiem, jakie były ustalenia tamtejsze i tamtych mieszkańców, więc nie mogę się wypowiadać, czy ten projekt był, czy wszyscy byli za, ile było osób. Nie mam pojęcia, jak było w miejscowości Okale. Nie wiem. Druga sprawa, mogę powiedzieć, jak wyglądała rzecz z naszej strony, gdzie przychodzą mieszkańcy i zabiegają i bardzo proszą o utwardzenie tej drogi. W miejscowościach sołectwach utwardzanie drogi wygląda tak, że większość funduszu sołeckiego idzie na utwardzenie dróg. To jest gruz, jakieś kruszyło, które tak naprawdę jest wtapiane w te drogi, a za rok nie widać tego w ogóle, bo to się rozjeżdża. Maszyny, ciągniki, samochody. Za rok z powrotem są te same dziury i borykamy się z tym samym problemem. Więc powstał pomysł, że fajnie by było, jeżeli mieszkańcy chcą, a z tego co wiem chcą, zrobić asfalt, a w przyszłości połączyć asfalt, miejscowość Okale z miejscowością Dąbrówka. Wiem, że projekt ten etap jest podzielony na kilka etapów. Pierwszy etap miał być budowy właśnie od miejscowości Okale. Drugi etap, który jest w tej chwili w inwestycjach, będzie etap budowania od miejscowości Dąbrówka w stronę Okale. Chciałam jeszcze państwu powiedzieć, że zadałam sobie, no może nie trud, bo to jest przyjemność rozmawianie z panią kierownik inwestycji i odbyłam z nią rozmowę. I mogę powiedzieć, że zostały otworzone oferty i kwota opiewa nieco ponad 400 tysięcy na tą ową drogę z Okala w stronę Dąbrówki, a metraż jej jest 989 metrów i nie 600. O nawierzchni asfaltowej. Tak, o nawierzchni asfaltowej z miejscowości Okale w stronę Dąbrówki. Drugi etap będzie z Dąbrówki w stronę Okala i mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się to połączyć. Natomiast nie przypominam sobie, żebym mówiła o połączeniu tych dwóch miejscowości tylko dlatego, żeby jeździła tam ten DMK, bo nawet na ostatnim spotkaniu z panem Adamskim rozmawialiśmy o tym, że pan Adamski zaproponował, żeby pieniążki z tej inwestycji poszły na dotację EMEK, na co odpowiedziałam, że dotowane są EMKi co roku z naszej gminy i te środki nie mogą być ze sobą łączone, ponieważ budowa dróg jest ze środków inwestycyjnych, a EMKi są dotowane ze środków bieżących. Taka była moja odpowiedź. Także tyle mam do dodania. Tyle mam. Tylko po co było kłamać? Ale chodziło, po co nas wprowadzasz w błąd? Ale wiesz, Maćku, to pytanie nie jest do mnie. No to, ja to rozumiem. Ja rozumiem, że nie do ciebie, tylko jeżeli po co ktoś, to w ogóle było? To jest masa jakaś. Jeżeli ktoś was okłamał, no to na pewno nie. My wiemy kto nawet, no przecież wiemy kto, no po co? Ja miałam swoje zdanie, także... No to mam nadzieję, że... Ja mam nie swoje zdanie, tylko
chodzi mi o to, po co nas ludzi było oszukiwać, wprowadzać w błąd celowy. No to nie do. No właśnie, wiem, że nie do ciebie, no tak, pan Dobrański nie mógł być w wokalu, dzisiaj też go nie ma, a chętnie byśmy zapytali. Ale to, no myślę, że wszyscy to może przyjdzie na następny, kiedy jest następny. Dobrewski i... Co mamy następne? Ale jeszcze jedno chciałam, jeszcze jedno zapraszamy powiedzieć o tej narracji do pana Godlewskiego. Spotkanie w wokalu przebiegało właśnie w takim tonie, że to jest droga do Godlewskiego. Natomiast, tak jest, dzisiaj, natomiast dzisiaj pan Adamski użył innej narracji. Droga łącząca miejscowość Okale z Dąbrówką. I uważam, że tak powinno być. Dziękuję bardzo. I myślę, że ten temat jest zakończony i nie ma to go tutaj więcej roztrząsać. W tej kwestii, jeśli bym mógł taką swoją uwagę wtrącić. No tak, rzeczywiście tak jest, że drogi te gminne, sołectwa w pewnym momencie zdecydowaliśmy, chyba w zasadzie jednomyślnie, można powiedzieć, radni i burmistrz doszli do wniosku takiego. Zresztą stało się to na początku jeszcze za poprzedniej kadencji pana Pisuli, kiedy zaczął po prostu utwardzać drogi asfaltem, twierdząc, że lepiej po kawałku robić co roku kawałek drogi z asfaltowej i w ciągu tam powiedzmy tych 5-10 lat doprowadzić do tego, że te polne dróżki, które tutaj wąskie u nas są w gminie, będą wyasfaltowane i co do tego jest pełna zgoda. Z czym się jako radny no niestety nie mogę zgodzić i też myślę, że państwo jako mieszkańcy pewnie też podzielą to moje zdanie, to mniej więcej wygląda to tak, że przykładowo Fundusz Sołecki Góry decyduje, budujemy kawałek drogi dokądś tam, prawda? I no tak jak my na przykład Funduszu Sołeckiego mamy tam 20 parę tysięcy złotych, to jest praktycznie, żeby przyjechała maszyna, która kładzie asfalt, rozłożyła się i w zasadzie już niewiele można więcej zrobić. Więc żeby był sens przyjeżdżania tej maszyny, to zwykle w takich sytuacjach, kiedy sołectwo zdecyduje, że buduje, przeznacza ten fundusz sołecki na drogę jakąś tam, to budżet, pan burmistrz wtedy w projekcie budżetu dorzuca tam jakąś kwotę i to mniej więcej wygląda tak, że to jest dorzucane 30-40 tysięcy, czyli w sumie powiedzmy za te 50-70 tysięcy buduje się ten kawałek, odcinek drogi w danym sołectwie. Powiem teraz tak, jako radny Magda, zwrócę się teraz też do ciebie, wybacz. Kiedy w ubiegłym roku, już nawet nie pamiętam kto do mnie zadzwonił jako do radnego, nie wiem czy to z Okala nie był ktoś, ale to nawet nieważne w tym momencie jest. I powiedział mi, panie radny, tam się jakaś droga buduje na Dąbrówce w pola za 500 000 i w ogóle, że to są wyrzucone pieniądze. Ja tak popatrzyłem na człowieka, posłuchałem, mówię, nic o tym nie wiem. No właśnie. Nic o tym nie wiem. To była moja wina. To była moja wina, żeby jasne było, że nie wiedziałem. Ale sprawdziłem i za chwilę odzwoniłem do człowieka. Nie, no słuchaj, tak, jest taka droga na Dąbrówce, ale to jest z Funduszu Sołeckiego i ja się nie wtrącam sołecką do tego. I wtedy, co tam mnie uderzyło jeszcze, że było to rozbite na... Znaczy, ja nie zauważyłem tego, że na dwie pozycje, to sprawdziłem, że jest Fundusz Sołecki i tam no mniej więcej tyle, ile Fundusz Sołecki wynosi. Ale w drugiej pozycji była ta sama droga. Było już dołożone, na co ja nie zwróciłem uwagi, krótko mówiąc. I teraz Magda i wszyscy państwo radni i mieszkańcy gminy. Owszem, dokładamy, ale jak już dokładamy, to sprawiedliwie. Nie tak, że do jednej drogi dokładamy 500-400 tysięcy, a do drugiej 30-40 tysięcy. No bo tak
i na górach u nas już od lat tam fundusz sołecki przeznaczamy na budowę drogi. I oczywiście wszyscy rozumiemy, że ta droga nie zostanie wybudowana w ciągu roku na odcinku kilometra, bo nie mamy i gmina nie ma pieniędzy, żeby do tego dokładać. Wszyscy to rozumiemy i nikt tutaj z tego tytułu larum nie podnosi. Tylko jest budowane tam 200, 300 metrów, jak się zrobi, to już jest naprawdę coś niesamowitego tej drogi. I tak jak obserwuję między innymi i tam w sołectwie Wierzchoniu, Witoszyn, też tam cały czas po kawałku tych dróg się dobudowuje i to tak mniej więcej wygląda, że te odcinki są jakieś takie nie wiadomo jak, prawda? Czyli tutaj mówię, że to jest niesprawiedliwe społecznie. Druga sprawa. Gdybyśmy my, jako gmina, mieli budżet, mamy pieniądze, nie jesteśmy zadłużeni, budujmy. Nie ma problemu żadnego. Nie ma problemu żadnego. Natomiast kiedy my, jako gmina, nie mamy na mnóstwo cennych potrzeb jest i my nie mamy tych pieniędzy i nagle budujemy drogę do jednego czy do dwóch domów, troszkę to niepoważnie wygląda. Ja też jeszcze powiem z innej strony. Może nie będzie to dla Państwa za dobry przykład, ale dam przykład radnego z Bochotnicy Piotra Guza. Jak obserwuję wieloletni radny, mogę się z nim w pewnych sprawach zgadzać lub nie zgadzać, ale jedno muszę mu przyznać, że w Bochotnicy, jak sobie przypominam od lat 90., gdzie była jedna droga, tylko ta asfaltowa główna do Puław i do Nańczowa, reszta to były te wszystkie drużeczki polne. W tej chwili wszystkie drużki w Bochotnicy są albo kostka ułożona, albo jest asfalt, prawda, czyli i Zamłynie, i tutaj pod Zamcze. No i ostatnią drogą, która była zrobiona, to była zrobiona ta, przy której mieszka Piotrek. No i tutaj muszę powiedzieć, że postarał się najpierw o to, żeby wszystkim mieszkańcom zapewnić jakoś ten dojazd, a na końcu zrobił go do siebie. Także no tutaj ja mówię w tym wypadku mniej winnie radną, bardziej winnie pana burmistrza i zastępcę, no bo ja rozumiem, że radna ciągnie, chce do tego, żeby dla jej mieszkańców było jak najlepiej. I to jest dla mnie normalne, tylko też trzeba wyważyć te potrzeby gminy i mieszkańców, prawda? No i przykładowo na tym zebraniu, jak byliśmy z mieszkańcami Okala, gdzie mieszkańcy powiedzieli, jak już chcieliście dać nam drogę jakąś, to mamy inne ważniejsze, gdzie więcej osób z tego korzysta, prawda? I mówię, po tym ubiegłorocznym doświadczeniu, kiedy mówię, no sam trochę zawaliłem, że nie zauważyłem w momencie, kiedy się uchwalało budżet, to ja przyjmowałem to za normalne, że fundusz sołecki zdecydowali tak mieszkańcy i ja się w to nie wtrącam. Czy mówisz teraz o drodze na Zagajdzie? Tak. To jest właśnie kolejna droga, która łączy miejscowość Dąbrówkę z Zagajdziem. I proszę Państwa, koszt tej drogi jest 426 473 zł. Droga była zrobiona z Polskiego Ładu, gdzie dotacja wynosiła 405 149 zł i została w 95% dofinansowana. Także gmina w tej drodze poniosła niewielkie. A czy ktoś was wtedy okłamał? W jakiś sposób? Nie przypomnę. No właśnie, a klucz tego wszystkiego jest po prostu jawne kłamstwo w nasze oczy. I to jest właśnie problem. Tu nie chodzi o drogę, tu nie chodzi o asfalt, tu nie chodzi, chodzi o kłamstwo. Bo to było kłamstwo. I nikt za to nie przynosi jeszcze się dodatkowo upierać, że nie. Na trakcie inwestycje są. To jest właśnie problem. Nikt nie chce być okłamywany. Przepraszam. Nikt nie chce być okłamywany. No pytam właśnie, pana Kudleskiego, pan Maciej jeszcze jaki raz. Sens ma droga do wiatraka? Pan Kudleski mówi, że tam chodzą turyści. I właśnie pytam się pana Kudleskiego,
Czy gmina nasza jest na tyle bogata, że stać nas na robienie asfaltów dla turystów? Zbychu, czyli pan Maciej... To samo dotyczy tej drogi. Ona nie łączy Dąbrówki z Zagajdziem. A co z Bobotnicą? No panie Wiśniewski, gdzie tą drogą dojedziemy? Od końca asfaltu do Zagajdzia jest jeszcze drugie 600 czy 700 metrów. Ale przecież to jest powiat karczmiński, nie będziemy w powiecie karczmińskim robić drogi asfaltowej. No to tak jaki... jakbym poszła do sąsiadki. No to jaki sens? To jaki sens jest robienie połowy drogi? Trzeba było, jeżeli taki był zamiar, okej, okay. Trzeba było się dogadać. A pan ostatnio tą drogą, na przykład wczoraj i widział. Trzeba było się dogadać z sąsiednią gminą i tamta gmina robi dotąd do swojej granicy, my robimy do swojej granicy. Widzę, że wtedy mamy to ma sens. Pan ma swoją rację, a ja swoją. Wtedy to ma jakiś sens. Natomiast w takim układzie to nie ma żadnego sensu, to jest droga do nikąd. To jest droga do nikąd. Pan Maciej jeszcze i... Dziękuję. Panu Damski zaproponował na początku bardzo prosty taki plan, jak można było zorganizować przygotowywanie w ogóle wszelkich problemów do realizacji, gdzie mieszkańcy sami po prostu wyznaczają priorytet i jakoś są w stanie, musimy powiedzieć, że takie zadanie jest na pierwszym miejscu, na drugim, na trzecim, na czwartym. Pomiędzy sołectwami też byłoby się łatwo przecież dogadać, prawda? I pomiędzy Mięczmierzem i Okalem wspólne sprawy i tak dalej. My byśmy mogli wspólnie podjąć pewne decyzje i one byłyby zaznaczone tak, jak one w naszych oczach względem ważności widnieją. My w Mięczmierzu niezliczoną ilość razy żeśmy postulowali względem drogi przez Mięczmierz i drogi z Okala w dół do nas. I okazuje się, że na przykład wystarczy minimalna ilość mieszkańców, która zainicjuje jakiś pomysł, który akurat no, leży w interesach osób, które nami tutaj władają, i nagle wszystko jest pod szkłem powiększającym i nagle wszystko jest możliwe i nagle no po prostu ja bym życzył każdemu, żeby każdy mógł dojechać spokojnie do swojego domu, żeby nie musiał wahaczy, prawda, wymieniać i tak dalej, i tak dalej. To nie jest kwestia komu, tylko nam wszystkim. To trzeba tak zorganizować, żeby sprawy tego bezpieczeństwa, jak tutaj pan wspomniał, prawda, były na pierwszym no, priorytecie, a później tak, jak sobie tego mieszkańcy życzą. Bo ja na przykład sobie nie przypominam, czy trzeba byłoby zrobić referendum w tej sprawie. Być może. Być może to referendum otworzyłoby wszystkim oczy, kto jest za czym. Kto jest za czym. Bo mówi się nam, mieszkańcy sołectwa zadecydowali, że to ma być tak i tak. Jacy mieszkańcy? Ilu ich było? Posłuchajcie państwo, bo... Prosta sprawa, prosta piłka. Już przekazuję dalej dyskusję, ale dosłownie pamiętajcie państwo. To jest 10 kartek. 10 kartek. To zrobić. 10 kartek w każdym sołectwie rozwiązuje nam sprawę i możemy rozmawiać o przychodni, o parkowaniu, o demografii, o tym, czy rodziny mają się budować, nie budować, o szkole, o w ogóle przyszłości turystyki w Kazimierzu, o bardzo ważnych sprawach. 10 kartek, jak znam pana Rybczyńskiego, to na pewno pomógłby wszystkim sołtysom, przetarł szlak, wie jak zrobić taki dokument, jak się dogadać, jak przegłosować. Jestem przekonany, że jest na siłach naszej gminy za darmo, bez wynajmowania firm, przetargów i z Warszawy wielkich specjalistów, żeby po prostu wziąć do kupy wszystkie te sprawy i ustalić kolejność. No naprawdę to nie jest jakaś wielka filozofia i to by nam załatwiło sprawę i znów za 5 lat w kampanii wyborczej byśmy mieli inne dyskusje. Był pan Ryszard i pan Maciej. Tak, a propos. Tak, no, dobrajcie się. No, może ja. Szanowni Państwo, więc właśnie to, co powiedział tutaj pan Adamski na wstępie i pan Rybczyński. Przepraszam, panie Macieju, ja przepraszam, że się wtrącam, ale to będą słuchali ludzie, a pan jest byłym starostą, 40-letnie doświadczenie w samorządzie. To jest chyba ważne. Emeryt jest. Tak, ale to jest istotne, bo... Chodzi o merytoryczne aspekty. Proszę Państwa, więc właśnie ja myślę, że każda gmina powinna rozwijać się na zasadzie strategii. To jest najistotniejszy dokument. I właśnie składa się z tych strategii poszczególnych sołectw,
Na podstawie tej strategii, tej poszczególnych strategii zbudowana być cała strategia gminy, bo mówimy dzisiaj tutaj o drogach, ale są potrzeby w kanalizacji, w wodociągach, w ogóle w całej infrastrukturze, czy nawet w budynkach, szkołach i tak dalej. W związku z tym taka strategia, gdyby w gminie była, ona powinna być nadzorowana po jej uchwaleniu przez pracownika i ten pracownik jak gdyby na punktach powinien mieć rozłożone, że w tej strategii na ten rok, czy na dwa lata przynajmniej do przodu, mamy do realizacji takie czy inne zadania. I wtedy obowiązkiem burmistrza, moim zdaniem, powinno być zabieganie o środki zewnętrzne, aby nie tak jak o tej drodze, której tam Państwo mówicie, że tam za 400 czy ileś tysięcy 900 metrów, bo gdyby było to przy pomocy środków zewnętrznych, to byłoby dwa razy tyle tego asfaltu położone. Bo nie stać żadnej gminy na to, żeby z własnego budżetu robić inwestycje. Jest to oczywiste, bo dochody są takie, jakie są. W związku z tym takie planowanie jak gdyby do przodu i ścisłe tego nadzorowanie, bo ja się wtedy zgodzę, że może być pewien problem, że w planach mieliśmy taką i taką, mieszkańcy chcieli drogę, ale akurat czy z Urzędu Marszałkowskiego, czy z FOG-u, bo dojazdy do kul przecież realizujemy z funduszy odrolniny, powstałych z odrolnienia gruntów. Po prostu, jeżeli trafia się okazja, że takie są środki w polu widzenia, to wtedy realizujemy tą czy tamtą inwestycję. Ale do tego musimy być przygotowani. I ten urzędnik nawet na tym swoim regale powinien mieć nawet wstępne kalkulacje na pewne inwestycje, czy dokumentacje projektowe pewnych rzeczy. Ja bym go wtedy nie dyskwalifikował, jeśli nawet jakaś dokumentacja przeterminuje się i będzie trzeba ją po prostu odnawiać. Bo strata takich pieniędzy to jest żadna, ale jak pracowałem z różnego rodzaju funduszami, to wiem, że one nieraz się pojawiają nagle. I trzeba być jak gdyby już w blokach startowych, mieć to zanadrze inwestycyjne i wtedy przestaną być takie problemy po prostu w gminie, bo na koniec roku, jeżeli budżet zatwierdzony jest na początku roku, na koniec roku tylko burmistrz zda relację z tego, że proszę bardzo, z tej strategii udało nam się założyć i wybudować tyle i tyle, takich i takich, ponieważ mieliśmy z takich czy innych źródeł dofinansowania. I to jest wtedy sprawiedliwe i nikt nie będzie nikogo po prostu o coś oskarżał, ponieważ jeżeli z tej strategii też wyjdzie, że droga jest realizowana przy budynku jednym czy dwóch, przy których mieszka burmistrz, trudno, ale strategia to zakładała. Ale nie da się wtedy przy takiej strategii wprowadzać jak gdyby od tyłu jakieś inwestycje przez kogoś zlecone. Będą po prostu czysta gra dla każdego mieszkańca, jak czy co. No tak, właśnie, tak powinno być. Brawo. Jeśli mogę, to powiem tak, że tak szczerze mówiąc, to ja bym zaczął od takiego ogólnego sformułowania jak samorządność. Będąc radnym, czy nawet jeszcze wcześniej sołtysem, to powiem, że oprócz funduszu sołeckiego, to sołectwa nie składają, przynajmniej ja nie zauważyłem, żadnych uchwał zebrań miejskich. Żadnych. Co prawda, może przykład mają taki negatywny z plakatki, bo my akurat składamy, nie są rozpatrywane te uchwały. No to być może to jest taki wzorzec niezbyt, że tak powiem, pozytywny. Ale czego ja bym oczekiwał jako radny? Ano właśnie tego, że mieszkańcy będą decydować o swoich sprawach. Mieszkańcy na zebraniu miejskim poprzez podjęcie stosownych uchwał, zapisanych tych uchwał i przekazanych do rady. To jest podstawowa sprawa. To jest podstawowa sprawa. Nie wiem, jaka jest tutaj, jeśli są zebrania, ile przychodzi mieszkańców. I chwała, i super, o to właśnie chodzi. Mieszkańcy będą przychodzić, jak będą wiedzieli, że coś od nich zależy. I że mają wpływ na to, co ich dotyczy. Powiem, ja to
powtarzam, że chyba już trzeci raz na kolejnym spotkaniu, że jak byliśmy tutaj ostatnio na zebraniu w Kazimierzu Dolnym, gdzie mieszkańcy rozliczali radnych kończących kadencję, gdzie było gdzieś około 20 osób, a gdzie Kazimierz liczy ponad 2000 mieszkańców. Pytam się pewnej osoby, mówię, co się dzieje, że zresztą nie po raz pierwszy tak mało mieszkańców uczestniczy w zebraniach. Albo po pierwsze to się obawiają, żeby się nie narazić przy jakiejś tam wypowiedzi, a po drugie, no wiedzą, że od nich i tak nic nie zależy. I ja to potwierdzam jako radny, bo ja się pytam, sprzedają czy wynajmują jakieś, tak jak niedawno obiekt na 25 lat jest wynajmowany. Pytam się, czy jest jakieś stanowisko zebrania mieszkańców? Ktoś konsultował? Na 25 lat obiekt. Już nie chcę tutaj negatywnych przykładów dawać, ale oto mi taki jeden przykład wystarczy. I apeluję tutaj, zresztą nie, mam nadzieję, że tu nie chodzi o burmistrza, chodzi przede wszystkim o radnych, żebyśmy potrafili być takimi liderami, którzy potrafią zorganizować mieszkańców, sąsiadów, krótko mówiąc. To jest jedno. To, co boli tutaj naszą gminę, to właśnie dla tej samorządności, to jest jedno. Druga sprawa to planowanie. Po prostu nie ma żadnego planowania. Strategia, jaka była, już nie będę tego powtarzał po raz kolejny, była tam kiedyś, ona była pisana przez podmiot zewnętrzny. Ktokolwiek opracowuje taki dokument, nic innego nie napisze, niż to, co od nas otrzyma, krótko mówiąc, z urzędu, czy jakiegoś zespołu powołanego do tego, żeby pewien dokument stworzyć. Mało tego, powiem Państwu, że w ubiegłym roku budżetowym było zabezpieczone 10 tysięcy złotych na zlecenie opracowania. Nie zostało to zrobione, ale w tym roku już jest 50 tysięcy. Ja uważam, że można to zrobić bezkosztowo, bo tak mówię, chociażby poprzez zadania wiejskie, to nie musi być strategia jakaś. To może być wykaz potrzeb, jakichś oczekiwań i tak dalej, zgłoszonych przez mieszkańców, przyjętych w jakimś tam harmonogramie, co najpierw, co później i tak dalej. I to przekazane do rady i trzeba się nad tym pochylić. Urzędnik to powinien przygotować taki dokument. Nawet nie sołtys czy radny. No, kwestia organizacji tego wszystkiego. I tego brakuje. I to samo, nie ma strategii, nie ma planowania przestrzennego. 25 lat przeciętny mieszkaniec, powtarzam to, bo to jest po prostu urągające. 25 lat czeka na przekształcenie działki. Mało tego, jest łamane prawo. Bo ja bym się nie dziwił, że jakieś uwarunkowania zewnętrzne rzutujące tutaj na możliwości wykonania tego dokumentu i tak. Ale to jest po prostu jedno wielkie, już nie wiem jak to nazwać, żeby nie urazić przesadnie, nieudolność, jedna wielka nieudolność. Jeśli jest tak, że jako przewodniczący komisji rewizyjnej podjąłem się kontroli procedury planowania przestrzennego i wspólnie na posiedzeniu komisji w obecności urzędników mówię, no chcemy dociec, jaka jest przyczyna, że 25 lat trwa ten proces. I kierownik referatu nieruchomości mówi, że on nam pomoże. On nam pomoże w tym. No bo szczerze mówiąc, zaskakująca sytuacja. I co się okazuje? Na drugi dzień jest wezwany i jest zdjęty z tego stanowiska i referat jest rozwiązany jako taki. Bo jeśli nie ma kierownika, to nie ma referatu, nie ma powłoki. I tak jest do dzisiaj. I brakuje osoby kompetentnej, a to była jedyna osoba kompetentna na tyle, że zresztą doskonały
samorządowiec, urzędnik samorządowy, że na każdym stanowisku sobie by doskonale poradził. Mało tego, jeszcze miał zadzwonione, żeby w ogóle nie, ma być odsunięty w ogóle od planowania. No to wydaje mi się, że przyczyny są takie, że my do dnia dzisiejszego nie mamy. Całą kadencję żeśmy stracili, plan nie ma. Pytałem planisty, który był w ubiegłym roku, ile czasu potrzeba na wykonanie takiego planu? 5-6 miesięcy. Pytam się, w innych gminach, pytam się, co się dzieje u nas w Kazimierzu, że ciągnie się to 25 lat. Nie przestrzega się ustawy o planowaniu przestrzennym, bo trzeba wykonać taki harmonogram zmiany planu przestrzennego zagospodarowania i załóżmy taki plan mógł być zmieniany co 2 lata, czy co 3 lata, ale nie 25. Ja przepraszam, rozgadałem się trochę, a wolałbym, żebyśmy, mam jeszcze taką propozycję, żebyśmy może nie rozmawiali o tym, co było, tylko o tym, co ewentualnie, co byśmy chcieli, co możemy naprawić. Szukajmy jakichś rozwiązań takich, które będą mogły być zastosowane i patrzmy, co można naprawić. Dziękuję bardzo. Pan Kowalski, pan Jaruszewski, pani, no ja, głupio mi decydować, bo to zebranie, w którym... Ja tylko chciałem się odnieść do rzeczy, bo tu jesteśmy w szkole i ja byłem tutaj służbowo, czyli jako radny w 2011 roku zabiegałem o to, żeby ta szkoła nie była likwidowana. Potem za czasów Grzegorza Duni. Potem byłem w 18 roku, jak burmistrzem był mój kolega najukochańszy, z którym się wychowałem i siedziałem w ławce i musiałem stanąć przeciwko niemu, ponieważ też chciał likwidować te szkoły, znaczy likwidować, zamieniać stowarzyszenia. I teraz ja mam pytanie, czy w ogóle jest taka, bo pan kandydat, burmistrz, i to będzie burmistrz, przekonacie się, a ja słów na wiatr nie puszczam, jak nie w tej kadencji, to w następnej na pewno, w cuglach. Dlatego, że ludzie muszą zrozumieć jedną rzecz, że to, co jest teraz proponowane, to jest metoda rządzenia dokładnie w takich kryteriach, jak jest na wschód od Bugu. A Rada Miejska, która tu padała, co jest ważne, to jest pasem transmisyjnym do napędzania interesu, ale nie mieszkańców, tylko wąskich grup. Ale nie chcę od tego odbiegać. I radni skupieni wokół burmistrza zazwyczaj wygłaszają szminkowane peany na cześć czy na rzecz burmistrza. Natomiast nie w tym rzecz. Tu jest sprawa szkoły. Bo jest bardzo ważna rzecz. Pan kandydat powiedział, pan Aleksander powiedział, że chodzą głosy o likwidacji szkół. Znaczy głosy, no ja tutaj byłem i przyjechałem rozmawiać, tłumaczyć się przed panią dyrektor. Ale dlaczego pan? Bo właśnie ja nie wiem. No cóż, no w każdym razie ja odpowiedziałem, no temat się pojawił, no to oczywiście... Ale kto, gdzie się pojawił temat? Bo... No źródło jest mi nieznane. To ja powiem tak, nie kto inny, tylko urzędujący burmistrz, tu są radne, nie wiem czy... Przypominają sobie panie radny, jak burmistrz mówił, o konieczności nie likwidacji, tylko przekształcania w stowarzyszenia. Pani sekretarz, pani skarbnik, tak, powiedziała, że szkoły gminne są poważnym obciążeniem i musimy to zrobić. Przekształcić szkoły gminne stowarzyszenia, bo ona nie mówi o likwidacji, tylko w stowarzyszenia, a burmistrz powiedział, że to jest miecz Damoklesa, przepraszam, może moja dykcja nie jest zbytnia, nie chcę się tutaj, bo pan Godlewski zawsze nie zwraca uwagi i pani Wolna. Bo było to i tutaj ja celowo to chcę podnieść, bo chodzą w przestrzeni takie słuchy, że tutaj będą likwidować, ale kto? No pewnie ten Adamski albo ktoś inny. Czy panie sobie przypominacie ten głos? Tak, ja sobie przypominam głos, jak burmistrz niejednokrotnie
zaświadczał, że nie ma w planach likwidacji szkół. Dobrze. O czym pan mówi? Bo ja myślałem, że może będzie pan Godlewski albo ktoś od pana burmistrza. Czy, no, o czym pan mówi? To był grudzień 20 roku, to jest ta wypowiedź. Czy panie kandydacie, szanowni państwo, czy minutę mogę państwu zająć, żebyście odsłuchali sobie? To jest komisja grudzień 2021. I na pewno państwu się to nie spodoba, co powiem, ale trudno, jestem skarbnikiem i muszę mówić nawet takie rzeczy. My musimy myśleć o tym, że my musimy coś zrobić ze szkołami. Bo jeśli my nie zmienimy, czy nie przekształcimy szkół, czy nie połączymy tych szkół w jakikolwiek sposób, nie jesteśmy w stanie utrzymać tych szkół. Ten rok, powiedzmy, żeby przetrwamy, chociaż już w tej chwili jest ciężko. Wcześniej dofinansowanie, subwencje mieliśmy, finansowała nam tam powiedzmy 60-70%. W ubiegłym roku w 50%, a na przyszły rok finansuje nam w 45%, gdzie wydatki są obcięte. A jeśli wprowadzimy wydatki, które jeszcze będą nam potrzebne, to one nam sfinansuje w 40%. Co rok wydatki szkół bardzo rosną, ale to bardzo rosną, natomiast subwencja nam nie rośnie. O, co to jest 111 tysięcy? A ile nas kosztowały w tej chwili podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, która rzutuje na cały przyszły rok? Bo w tym roku to było od września, ale to się już jest automatycznie, rzutuje na cały następny rok. I co mamy wtedy zrobić? Gorszym problemem, proszę państwa, są wydatki bieżące i dochody bieżące niż wydatki inwestycyjne. Ja nie mówię, że nie, bo jeśli państwo zrezygnujecie też z wydatków... Uprzedzę państwu dalszych tych, bo to jest... Ale przecież nikt absolutnie nie podlega tej dyskusji, że szkoły są bardzo drogie i bardzo drogo kosztują. Pani mówi wprost. I burmistrz też mówi. To jest wypowiedź 2021 roku. Tak. Mamy 2024. I nikt nawet nie podjął próby zamknięcia szkół. Nie było w ogóle dyskusji, bo burmistrz niejednokrotnie ucina temat. Burmistrz mówi, że nie ma trzy minuty dalej mówi, że szkoły podtrzymuje to i dziękuję pani. Bo powiedziała pani, faktycznie, stwierdziła fakt, że szkoły kosztują nas bardzo. Pani stwierdziła, że musimy coś zrobić ze szkołami i mówi, że nie chodzi o likwidację, tylko zamianę w stowarzyszenia. Ja tylko mówię, bo ja tu byłem, nie pani, byłem też u was, u pani byłem. No tak, oczywiście. Walczyć o szkoły. Ale no to nie tylko pan walczył o szkoły, jak chciał zamykać. Ale akurat pani jest w tej grupie teraz, nie Pisula, tylko najpierw Dunia. W 2011, potem Pisula w 2018 i zarówno... Przepraszam, panie Januszu, czujemy się tutaj jak w sądzie na przesłuchaniu, bo w tej chwili mam wrażenie, że odpytuje nas pan z czegoś, za co my nie odpowiadamy, bo ani my nie mówimy... Wy odpowiadacie. No ja na pewno nie mam zamiaru i ostatnio... Ja tylko chciałem powiedzieć... Nie będę przykładać ręki do zamykania szkół, jeśli, no panie Januszu... Jeśli można, to jest niepotrzebna narracja, bo nie ma takiego... Ja bym proponował zostawić temat szkoły, ale szkół w ogóle. Pan Aleksander ten temat podniósł i ja do tego... Czyli rozumiemy, że pan Aleksander, jeżeli zostanie burmistrzem, nie podejmie działań w kierunku zamykania szkół. Tak to rozumiemy po prostu. Pani pracuje w szkole. Tak, właśnie już nie będę ciągnąć może tego tematu dotyczącego szkół, natomiast pozwolę sobie na jedną informację tutaj przekazać panu. Może się przedstawić, już z tym nie znam. Nazywam się Sara Magdalena, jestem sołtysem Polewianki i pracuję w Gminnym Zespole Szkół. Przysłuchuję się pańskim wypowiedziom gdzieś tam w internecie na spotkaniach wcześniejszych i muszę stwierdzić, że zrobiło mi się przykro na początku, jak tutaj się pan wypowiadał na temat szkół. Jednak jedna tylko dygresja dotycząca szkół. Bowiem stwierdził pan już po raz kolejny, że dzieci przenoszą się z gorszej szkoły do lepszej szkoły. Uważam, że na podstawie determinacji chyba dyrektorów pan stwierdził, że to jest lepsza szkoła w Domówce niż w Kazimierzu, czy lepsza w Wilczycy niż w Kazimierzu, bo odebrałam to w ten sposób. I myślę, że to jest niepełny wymiar tego obrazu, która szkoła jest lepsza, która gorsza, trzeba byłoby porównywać pod różnymi kątami. Więc tu jest taka moja tylko dygresja. Ale chciała wrócić jakby
do tematyki, do pańskiego programu i ja tutaj jestem jakby z woli mojego sołectwa. Chciałabym poruszyć, zapytać po prostu pana o takie sprawy jak zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, gór i lasu miejskiego. Jaki jest pański pomysł na zagospodarowanie tego terenu? Wiemy, że od lat ten teren jest problemowy. Wiemy, że zmieniają się przepisy odnośnie planowania przestrzennego. I ja chciałabym zapytać, czy jest pan zwolennikiem stworzenia w tym miejscu warunków do zagospodarowania stricte mieszkaniowego, czy jest pan zwolennikiem takiej zabudowy zwartej czy rozproszonej i w jakim zakresie to miałoby wyglądać? Odpowiadam dwie sprawy. Słyszałem od radnych, że kiedy nie wiem, w Komisji Zapewne Edukacji, w innych komisjach otrzymują sprawozdania z tego, co się dzieje w gminie. No i mam wrażenie, i chyba niektórzy radni przyznają, że po prostu odczuwają pewien brak wiedzy. To znaczy nawet radni w naszej Radzie Miejskiej nie do końca wiedzą, co się dzieje. Na przykład dostałem dosyć wiarygodne informacje o tym, że choćby jeśli chodzi o działanie, ta dygresja naprawdę ma swój sens, niech pani mi zaufa, że na przykład działanie ośrodka pomocy społecznej no jest takie, że kiedy przychodzi do sprawozdania przed radą, no to te słupki, wszystko się zgadza, tabelka się zgadza i tak dalej, a w rzeczywistości no jeśli pofetygujemy się na ulicę Senatorską do rodzin, do konkretnych ludzi, którzy rzeczywiście powinni być przedmiotem troski takiego ośrodka pomocy społecznej, to okazuje się, że sytuacja się rozjeżdża. To znaczy, że znów mamy w papierach i w biurokracji sytuację całkiem fajną, radni mogą to po prostu kiwać głową, zatwierdzić dobrze, a rzeczywistość nieco odstaje od tej rzeczywistości, od po prostu biurokracji. Wspominam o tym, bo jest to przypadek, gdzie ja no akurat rzeczywiście miałem więcej bezpośredniej wiedzy niż o szkołach. Mój dzieciak jeszcze nie chodzi do żadnej szkoły w Kazimierzu, jest za mały. Nie jest to sprawa, którą znam bezpośrednio. W przypadku interwencji ośrodka pomocy społecznej po prostu no, na wyciągnięcie ręki znam, widziałem, rozmawiałem z ludźmi, którzy, wobec których pomoc ośrodka pomocy społecznej no, jest wielce nieadekwatna, w papierach wszystko się zgadza. Więc znów zakładam, że jeśli chodzi o gminny, o nasz zespół szkół, to zapewne w papierach wszystko się zgadza, zapewne komisje, rady są zadowolone, jakoś to się wszystko kręci. Natomiast wiedza, z którą ja wchodzę w tę kampanię wyborczą i to, co, jak rozumiem, panią nieco obruszyło, to jest to, co mówią mi rodzice dzieci. Ojciec dziecka, oczywiście nie wymienię go z nazwiska, mam nadzieję, że może kiedyś wstanie i powie to publicznie. Ojciec dziecka, który ma bliżej do szkoły w Kazimierzu, zresztą nie będę teraz pokazywał nawet oczami, ale jest w tej sali świadek takiej rozmowy, więc nie zmyślam tego. Ojciec dziecka, który ma dużo bliżej, wygodniej, lepiej, żeby zawozić dziecko do szkoły w Kazimierzu, natomiast poczuł się zmuszony, żeby przenieść to dziecko do tej szkoły tutaj, w której siedzimy, ponieważ jest to dziecko, znów nie mogę pochodzić w szczegóły, żeby nie ujawnić tożsamości, ale wymagające no jakby odrobinę więcej uwagi. I historia o tym, że dzieci, które wymagają po prostu jakiegoś trochę bardziej troskliwego zaopiekowania, trochę ponadstandardowej uwagi nauczycieli, że takie dzieci znajdują przystań właśnie w tej szkole. Rozmawiałem z ludźmi, którym ufam, ale znów przyznaję pani, oczywiście nie jest to moje bezpośrednie doświadczenie, natomiast rozmawiałem z ludźmi, którym ufam, którzy mówią mi o kłopocie z integracją na przykład dzieci ukraińskich, o tym, że zawodzi psycholog szkolny, że atmosfera i nawet problemy z przemocą w szkole mają miejsce. Znów, oczywiście, jako kandydat na burmistrza, ja po prostu zbieram od mieszkańców sygnały o różnych kłopotach. Nie są to moje kłopoty w pierwszej osobie, oczywiście. Natomiast są to przypadki na tyle częste i te problemy na tyle powtarzają się w toku zebrań i rozmów z ludźmi, które ja mam, no, że cała ta sprawa nie może nie dać mi do myślenia. Teraz tak. Teraz to jest państwa wybór, czy rozmawiamy dalej o szkołach, ale ja nie zapomnę o panu, bo jest drugie pytanie, ja o nim nie zapomnę, to co, rozmawiamy o szkołach. Ten temat szkoły, tak? Ja jeszcze chciałabym też... Ja tylko się ustosunkuję do tego, co pan powiedział. Być może zgadzam się z panem, natomiast moglibyśmy mnożyć takie przykłady w drugą stronę również. W naszej szkole również są dzieci z Cholewianki, z Dąbrówki, które przeniosły się również z tej szkoły. Ja absolutnie jestem daleka od
krytykowania tych szkół, dlatego że ja sama chodziłam do tej szkoły, uważam, że jest świetnie prowadzona i jestem jak najbardziej zwolenniczką tego, żeby te szkoły funkcjonowały. Nasi nauczyciele również w tej szkole dopełniają etaty, więc tutaj jakby to jest poboczna kwestia. Natomiast tylko uraziło mnie to, że Pan powiedział taką kwestię, z gorszej szkoły do lepszej. Nie mówmy tak, która jest lepsza, która jest gorsza. Każdy rodzic, ja też jestem rodzicem i staram się wybrać dla swojego dziecka jak najlepiej, tak? Ale lepsza, gorsza, tutaj ja bym zakończyła ten temat, jeśli nie. To ja zbiorczo odpowiem teraz Państwu. Jeżeli można powiedzieć, to ja jestem nie tym ojcem, o którym była mowa, ale ja jestem tym ojcem również, który właśnie zrobił ten ruch. I ten ruch był świadomy. Że ja wysłałem dzieci do tej szkoły. Do tej szkoły tutaj. Taką mamy demokrację. Nie wiedziałem. Myślałem o tym, że nie wiedziałem. Ja też o nie chciałam wiedzieć. Ale taka jest prawda. Ja nie jestem jedną, ja znam inne osoby, które to zrobiły. Jestem konkretną osobą. Ja też znam takie osoby, które przeniosły dzieci z tej szkoły do naszej szkoły. Tak więc już jakby tutaj się nie bijmy na argumenty. To są pochodnicy, tak? Tak, może po prostu to jest taka. Dalej jeszcze Pani, bardzo proszę. Ja przedstawię się, nazywam się Barbara Dikon. Jestem absolwentką tej szkoły, chodziłam tutaj do przedszkola. Chodziłam tu później 8 lat do szkoły podstawowej. Mogę powiedzieć też, że czułam się tutaj bardzo dobrze, byłam lubiana, szanowana, doceniana. Jeżeli chodzi o kwestie samorządności, byłam też przewodniczącą samorządu uczniowskiego w ostatnich latach swojej szkoły. Natomiast jestem pracownikiem Gminnego Zespołu Szkół, koleżanką Magdy i tak. Muszę powiedzieć panu burmistrzowi, że zostałam głęboko urażona różnymi wypowiedziami na forach, na zebraniach i zagotowała się we mnie krew. Niech pani mówi. Zagotowała się we mnie krew, dlatego że znam tę szkołę, znam panią dyrektor, znam panie nauczycielki, są moimi koleżankami, ze szkolnymi koleżankami. I bardzo to niesprawiedliwe, co słyszymy z ust kandydata na burmistrza, że to jest szkoła lepsza. Ja powiem, jakie działania, jakie rzeczy dzieją się tam. Pierwsza rzecz, też gdzieś to wybrzmiało, że słaby dyrektor, może inne słowo. Jako jedyny dyrektor podjął się zorganizowania programu Erasmus. Współpraca między 5 różnymi krajami. Dzieci mogły wyjechać za granicę, były we Włoszech, nasze dzieci szkolne były w Turcji, były w Hiszpanii, w Portugalii. Z kolei tamte dzieci ze świata były u nas. Program trochę po pandemia jak gdyby zburzyła i musiał być jak gdyby... Tylko jeden jest był odwołany. To jedna rzecz. Zatem dyrektor, ja bardzo cenię, szanuję Marzenkę, która teraz obchodzi 5-lecie działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Trzeciego wieku też można by powiedzieć. Mojego działania w naszej szkole. Ale Uniwersytet Dziecięcy. U nas jest bardzo dużo programów. Ja jestem bibliotekarzem, mogę powiedzieć o swoim. W ostatnich latach, nie sama, ale wspólnie z moimi kolegami, wspólnie z moimi koleżankami postarałam się, no ale programy pisałam sama. Poświęcając swój wolny czas, poświęcając czas wakacyjny czy swój popołudniowy, pozyskałyśmy 20 parę tysięcy na działania promujące i czytelnictwo, i inne rzeczy. To są takie nasze działania, też jeden z projektów robiłyśmy wspólnie z Magdą. Działania, pieniądze z Narodowego Centrum Kultury. Inna rzecz to są projekty realizowane wspólnie z Muzeum Nadwiślańskim, z którym byliśmy partnerami. Tych programów było bardzo dużo i co roku po kilka. O czym też należy pamiętać? Szkoła lepsza, szkoła gorsza. Nasze dwoje młodszych dzieci chodziło do tej szkoły, uczyło się tu, później przeszły do szkoły, do gimnazjum. Gimnazjum wtedy było B. Bo nie, bo trzeba do Puław te dzieci wieść. Skończyły gimnazjum, uczyły się w świetnych szkołach puławskich, jedno w zespole szkół technicznych, drugie w Kenie.
studiują na bardzo dobrych uczelniach. Syn studiuje matematykę z informatyką i zajmuje 5. miejsce na analizę matematyczną, ale matematykę. Wiecie, dalej. No dobra. Tak, ale jest 5. na swoim roku, dostaje stypendium naukowe. I dlaczego? We mnie się burzy wszystko, kiedy słyszę, że tamta szkoła jest gorsza, ta szkoła jest lepsza. Jest absolwentem i tej szkoły, nie musiał wyjeżdżać do Kuba. To jest taki temat bardzo, bardzo drażliwy. Nie wiem, wzięłam sobie ze sobą efekty pracy. Wzięłam efekty pracy, może przedstawię jakieś... Tak. A może dam panu kandydatowi? Tak, proszę. Tak, dam. Jeden z moich projektów... Biorę przed kamerą. Dzieci napisały... Był projekt, tak? Wzięte pieniądze na to. Warsztaty literackie. Dzieci piszą bajki, ilustrują te bajki. Wydajemy książeczkę. To jest nasz projekt autorski. No, przeczytam dzisiaj. Tak, proszę bardzo. Druga rzecz. Mały przewodnik, gdzie pracuje rysownik, pan Fąfrowicz, nasze dzieci, edukacja 3.0, gdzie powstaje przewodnik multimedialny. Proszę bardzo. Też mogę? No, obłowy. Nie wzięłam wszystkich. Jest to pierwsze spotkanie, na którym się obłowiłem. Projekt historyczny, tak. Realizowany przez kolegę Marcina Pisulę. I chociaż on jest z innego ugrupowania i z innej opcji. Żartuję pani, nie ma. Świetnie z nami współpracuje. No, w każdym projekcie. Ze mną, z Magdą. W tym momencie pani mnie przekonała, że jednak tamta szkoła jest lepsza. Czyli dobrze. To trzeba... Mogę, proszę bardzo, to proszę cię. Ja bym nie stawiała na stanowisku, żeby nie mówić lepsza, gorsza, więc tak. Oczywiście, tak. Kwestia zresztą spotkanie wyjaśniło tę kwestię, tak? Ale ja to podsumuję takim pozytywnym akcentem. Jeszcze jedną rzecz. Gorsi nauczyciele. Teraz w kraju mówi się wiele o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. My, realizując taki program Szkolny Festiwal Książki, wsłuchując się w potrzeby rodziców, to taka Asia Stepańska, której tata już nieżyjący był szefem Muzy, zaproponowała, żeby zrobić Szkolny Festiwal Książki. My te działania opisaliśmy, wysłaliśmy na warszawski konkurs do jednego z czasopism takich naukowych dla bibliotekarzy i otrzymaliśmy wyróżnienie krajowe. Artykuł jest wydrukowany w czasopiśmie naukowym, w internecie można poczytać, że ma wiele cytowań. No chyba o czymś to świadczy i chyba coś to znaczy. Podsumowania, bo czy mnie Aleksander pozytywnie, myślę, że wszystkich nie wiem, czy zaskoczył, czy nie zaskoczył, ale że otwarcie przyjmuje pani krytykę. Ja dzisiaj nie wybierałam się na to zebranie, ale jest otwarty na dyskusję. Poczułam się zobligowana, żeby tu przyjść. Pamiętam o pani drugim pytaniu, spokojnie. Dobrze. Ale jeszcze może odpowiem sobie mój małżonek, który pracował tu. Nie, odniosę się do tego, co pani, w ogóle no jest to bardzo, no, dziękuję, że pani przyszła i rozmawiamy. Sprawa jest... Ja wszystkiego nie powiedziałam. Dobrze, niech mnie państwo posłuchają. Zupełnie szczerze. Kiedy pojawiła się ta wrzutka, tak jak 5 lat temu, o likwidowaniu szkół, ja przyjechałem tutaj oczywiście po godzinach i tak dalej przedstawić się pani dyrektor, która po prostu, mam wrażenie, że wszystko potraktowała serio i tak jak trzeba. To znaczy przychodzi człowiek, który jest kandydatem, ma komitet, wchodzi po prostu w życie publiczne i należy go poinformować o stanie rzeczy. Ja wcześniej nigdy w życiu nie byłem, nie postawiłem stopy w tym budynku. Nigdy w życiu tu nie byłem wcześniej. 37 lat mieszkałem w Kazimierzu, nigdy. Byliśmy tutaj, pani dyrektor nam pokazała wszystko. Kotłownię, strych, poddasze, no każdą szafę, komputer i tak dalej. I ja przyjąłem, no po prostu dopiero uświadomiłem sobie cały obraz sytuacji, jaki tu jest wkład takiej kolektywnej pracy, wysiłku, w ogóle jaka jest historia tej szkoły i tak dalej. Absolutnie nie zamierzam się wykręcać jakimiś koncepcjami, nie miałem o tym wiedzy, zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. Moją pozycją wyjściową
i tak jakby nikt mnie nie musiał przekonywać do wiejskich szkół, bo ja po prostu, no lecz to mówiłem pani dyrektor, państwa nie będę zanudzał. Ja niestety dość staromodnie, niestety uważam, że nauczyciel to jest powołanie po prostu. Sam w młodszych latach odmęczyłem trochę pracy nauczycielskiej i była to, no jest to po prostu bardzo ciężka praca. Same takie sprawy jak po prostu szkoły lokalne, sam fakt, że dzieci nie trzeba odwozić dzień w dzień w tych fotelikach, to i nazad, to w ogóle nawet to, czy posiadanie szkoły gdzieś blisko, jak najbliżej, jest samo w sobie wartością. Jestem przekonany, że są badania bardzo uczone, psychologiczne, jaki to ma wpływ na dzieci, te dojazdy i tak dalej, ale każdy chłop na zdrowy rozsądek po prostu czuje i wie, że szkołę trzeba mieć blisko i no nie wiem, no to po prostu jest dla mnie ewidentne. Natomiast po wizycie w tej szkole przyznaję, że byłem pod wielkim wrażeniem. Wszystkie sygnały z drugiej ręki, które miałem, rzeczywiście, co tu dużo mówić, krytyka zespołu szkół, to jest to, co słyszałem rzeczywiście wielokrotnie. Absolutnie nie jest tak, byłaby to zupełna karykatura, gdyby mieli państwo wrażenie, że ja obrałem sobie nasz zespół szkół na jakiegoś wroga w tej kampanii, jakiegoś czarnego luda do bicia. Sytuacja jest nie do pomyślenia. Weźmy bardzo konkretną sprawę. Ja rzeczywiście raz jeden musiałem coś odszczekać trochę z programu wyborczego na stronie internetowej. Otóż było wiadomo, że z poprzedniej kampanii, że sprawa szkół jest zapalna, więc ja rzeczywiście pomyślałem sobie, kurczę, no żeby już nikt nie miał wątpliwości, to ja napiszę coś takiego naprawdę z przytupem. I napisałem tam prowokacyjnie, oczywiście likwidujmy wiejskie szkoły, ale dopiero wtedy, kiedy szkoła w Kazimierzu, ta duża, będzie najlepszą szkołą po prostu na świecie, wszyscy tam będą posyłać dzieci, kiedy nie będzie jednego chętnego do szkoły w Rzeczycy, do szkoły w Dąbrówce, okej, no to wtedy je zlikwidujemy, ale nie wcześniej. Jakby wydawało mi się, że to będzie taka po prostu językowa już prowokacja, że wszyscy zobaczą. Oczywiście zostało to zmanipulowane, ktoś wyciągnął to jedno zdanie, likwidujmy miejskie szkoły, gdzie sens całego akapitu był zupełnie odwrotny, ale jest w tym takie ziarno prawdy i w tym, co zresztą mówiła pani skarbnik o tych finansach, o tym, co pani zaznacza, no, że faktycznie jest tak, że szkoły są drogie i tak dalej. To jest wszystko prawda. I w tym sensie niestety chyba chciałbym otwarcie powiedzieć, że szkoła w Kazimierzu jest dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem właśnie dlatego, że podjęto decyzję o odbudowie w takiej skali. Budynek jest tak wielki, tak kosztowny. I tak niefunkcjonalny. Znaczy znów wiadomo, że no, chcemy myśleć o przyszłości, ale naprawdę powiedzmy sobie wprost, jest to super nowoczesny budynek, w którym nie ma pompy ciepła, który kotłuje gaz, cała ta wielka budowa. Jest to super nowoczesny budynek. Ale ja rozumiem. Wiemy, prawdziwego zdarzenia. Wiemy, jak ona jest. To tylko się sala. Trenuję tam dzieci od 7 miesięcy prawie, małe dzieci, i wiem, jak tam jest. Słuchajcie państwo, znaczy tak, no jest to budynek super nowoczesny, szkło, wszystkie te struktury i teraz od elewacji, od strony ulicy Słonecznej są dolepiane te klimatyzatory, bo nikt nie pomyślał o jakimś w ogóle globalnym rozwiązaniu. No w ogóle długo by się czepiać, ale okej, posłuchajcie państwo, jest szkoła jaka jest, włożyliście, czy po prostu poszły w nią miliony i ona po prostu... 40 bez mała. I ona jest dla nas zobowiązaniem, to znaczy po prostu ten budynek... po prostu ten budynek stawia przed nami zadanie, że musimy mieć po prostu najlepszą szkołę na wschód od Wisły, no po prostu. Przepraszam, mówię już tak prowokacyjnie, ale naprawdę, to znaczy taka szkoła, przez to, że mamy tę infrastrukturę, ten budynek, że jest to Kazimierz, że ta szkoła jest w pięknym miejscu, ta szkoła sama w sobie powinna przyciągać do nas ludzi, mieszkańców, jest po prostu z jednej strony wielką szansą, z drugiej strony kosmicznym po prostu wyzwaniem, ale ja bym sobie wymarzył sytuację, w której wręcz mamy internat. Ja sam chodziłem do szkoły z internatem przez 2 lata, 1300 km stąd, rodzice mnie tam posłali. Była to najlepsza szkoła, w jakiej w życiu byłem, a byłem w różnych szkołach, w różnych krajach. Absolutnie ma miejsce. Trochę teraz fantazjujemy, okej, ale wyobraźmy sobie szkołę z internatem w takim miejscu jak Kazimierz, która mogłaby być po prostu dumą. Ale 80 lat temu pomyślano o internacie. 80 lat temu. Nie mniejsza, teraz nie chodzi mi teraz o to osnucie tych wielkich wizji, tylko żebyście państwo zaufali, że ja po prostu widzę tę szkołę jako zobowiązanie, jako taki po prostu ambicjonalny cel dla tej gminy, który jest po prostu w skali niepojętej. To znaczy nam
Ja znów naprawdę nie znam kadry szkoły, nie znam pani czy pana dyrektora, ja w ogóle nie wnikam w personalia, tak co do zasady, w ogóle nie w tym rzecz, ale wiem, że z takim budynkiem, z wyzwaniem, które mamy, potrzebujemy w tej szkole ludzi po prostu z napędem rakietowym. To znaczy przed nimi stoi wyzwanie nadludzkie. Po prostu nie ma miejsca na żadne średniactwo, żeby ta szkoła rzeczywiście się dźwignęła, żeby, że tak powiem, spełniła aspiracje, jakie stawia już sama ta infrastruktura. Przecież wiadomo, że musimy w końcu zrobić pływalnię, musimy mieć jakieś boisko, musimy jakoś to domknąć, no bo szkoła już stoi. Więc będziemy musieli w tę szkołę wkładać jeszcze więcej pieniędzy. To jest, nie ma wyjścia. Przecież chodzi o to, żebyśmy mieli dzieci, żeby tu rodziny żyły, żeby miały dobrą szkołę. W ogóle inaczej jedziemy w ścianę, jeśli nie będziemy w tę szkołę dalej dokładać. To jest dla mnie oczywiste, ale aspiracje, które musimy mieć, są naprawdę absolutnie najwyższe. Bardzo mi miło słyszeć o tym, co pani mówiła, o Erasmusie. To jest tylko kwestia. Absolutnie, tak jak w przypadku tej szkoły, przyznaję się do niewiedzy o wielu rzeczach. Absolutnie. Sprawa taka, trochę mnie państwo, nie chcę się bronić, bo to nie jest moja rola. Być może zostałem trochę złapany za słowo, jeśli chodzi o to wartościowanie lepsza, gorsza. Teraz nie pamiętam w jakim kontekście, w którym momencie. Być może powiedziałem o słowo za szybko, bo oczywiście to nie są te kategorie, w których chcemy... My zapewniamy, że wszyscy się bardzo mocno starają. Absolutnie. Na ile kto umie i potrafi i może... Tak, ale, nie ale po prostu jest... Może powiedzmy tak. Kwestia wielkości, ja przerwę, takie tylko dosłownie dwa słowa. Kwestia wielkości tego budynku i o czym Pan mówi, tak? Musimy pamiętać o tym, że różne czynniki składają się na ilość dzieci w każdej szkole. Gdyby każda szkoła była obłożona w 100%, tak? Gdyby to były lata 80., lata 70., zapewne tych uczniów byłoby więcej, bo wtedy był wyż demograficzny. Obecnie borykamy się z niżem demograficznym, nie mamy wpływu na pewne kwestie, tak? Więc tutaj jakby sam budynek to już było, przeszło, tak, minęło, jest to, co Pan mówi. Więc trzeba mieć pomysł na jego zagospodarowanie. Tutaj Pan powiedział takie słowa. I ja chciałam jeszcze tylko zapytać szybciutko. Rozumiem, że my się nie musimy bać, tak, że ta szkoła zostanie, powiem tak, zlikwidowana. Bo Pan tutaj mówi o budynku wielkim, który jest niedostosowany do liczby dzieci i tak dalej, tak? Pamiętajmy, że to był budynek budowany wtedy, kiedy jeszcze było gimnazjum i tak dalej, nie chcę do tego wracać. Ale mam nadzieję, że my jako społeczność innego zespołu szkół nie musimy się obawiać kwestii roszad, że tak. Pamiętam o Pani jeszcze drugim pytaniu, spokojna głowa, ale naprawdę wydaje mi się, że zaczynamy tu dotykać fajnych rzeczy. Znaczy, proszę Państwa, jest tak, trochę zapomniałem się, ja tu jestem też po to, żeby agitować. Proszę Państwa, mówiliśmy o tych drogach, o planowaniu tych dróg. W moim odczuciu Pan Burmistrz nie wywiązuje się z obowiązków wójta. Po prostu z tych najbardziej prostych, technicznych rzeczy. Pogadamy sobie, jeśli starczy do rana czasu, jeszcze o kolejce do przychodni, o parkowaniu dla mieszkańców i tak dalej. Proszę Państwa, techniczne, przepraszam, proste rzeczy, obowiązki wójta po 5 latach kadencji nie są zrealizowane. Natomiast sprawa szkoły jest centralna, bo ten wójt nasz tutejszy musi o tym myśleć po prostu globalnie. Kryzys demograficzny, nic na to nie poradzimy. Proszę Pani, nasza gmina musi konkurować o mieszkańców po prostu z innymi gminami. I mamy atuty, mamy w kieszeni złote karty, mamy po prostu asy w rękawie. Myślę, że obejdzie się bez nazwisk. Są ludzie w moim pokoleniu, powołuję się na nich na tych zebraniach, może kiedyś przyjdą. Moi znajomi, przyjaciele, którzy wyjeżdżają na studia, wracają do Kazimierza, mają kompetencje, żeby pracować zdalnie, świetnie im się powodzi, potrzebują tylko internetu i potrzebują dobrej szkoły i chcą mieszkać tutaj, bo jest po prostu ten fantastyczny krajobraz, jest po prostu to, co jakby wszyscy wiemy, że jest to po prostu dobre miejsce do życia, ale żeby to nie było miejsce do życia dla adwokatów z Warszawy na wakacje i dla emerytów zamożnych, tylko żeby to było miejsce do życia dla rodzin, to sprawa szkoły jest po prostu kluczowa. To znaczy burmistrz musi o tym myśleć nie w kategoriach, jak pani skarbniczka właśnie mówiła, tych tabelek, tych kosztów, tych nakładów, tylko tego, że jest to kluczowe dla przyszłości gminy. To znaczy już mówiąc językiem tych buchhalterów, będą ci rodzice rozliczać PIT-y w naszej gminie, będzie dopłata oświatowa, no w ogóle przecież tylko o to chodzi, żebyśmy mieli ciągłość jako wspólnota, jako miejsce do życia. Szkoła
to po prostu jakby burmistrz musi pojmować, że jest to inwestycja, nawet nie można mówić inwestycja, no to jest być albo nie być. I ci rodzice, ci ludzie dosyć zamożni jednak, którzy mają te kompetencje, żeby pracować zdalnie, bo tu nie będzie wielkiej fabryki, nie będzie tu wielkiego instytutu, uniwersytetu, często to będą musieli być ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na jakiś wybór i zdecydują się na Kazimierz, no będą przede wszystkim myśleć o swoich dzieciach. No to jest po prostu oczywiste. Ludzie się przenoszą, żeby być blisko dobrych szkół. Są ludzie w Kazimierzu, znów bez nazwisk, którzy dowożą, znaczy dla mnie to jest szaleństwo, ale okej, to jest ich wybór, dowożą dzieci codziennie do Lublina, do przedszkola czy tam do szkoły. Są to często ludzie, którzy nieźle sobie radzą w życiu, chcą mieszkać w Kazimierzu i tak bardzo chcą mieszkać w Kazimierzu, tak im się tu podoba, że są w stanie podejmować taki wysiłek, takie poświęcenie po prostu absurdalne, bo zależy im na Kazimierzu. My musimy coś dla tych ludzi zrobić i myśleć o całości. Więc dla mnie ta szkoła, jakby wiadomo, cenimy te heroiczne szkoły wiejskie, ale wiadomo, że szkoła kazimierska jest sprawą absolutnie centralną. I heroiczny wysiłek nauczycieli, o którym, przyznaję, miałem za mało wiedzy. Nie wystarczy. To znaczy cały samorząd musi wiosłować w tym kierunku, bo wszystko inne od tego zależy. A druga rzecz, która wchodzi w ten obraz całości myślenia o przyszłości gminy, to jest zagospodarowanie przestrzenne. I drugie pytanie, pamiętam, że wrócimy do tego krótko, a potem o szczegóły może pani dopytać. Więc znów. Mówiłem na poprzednich moich zebraniach, a najgoręcej było w Okalu. Kluczem do planowania przestrzennego, które zapewni po prostu ciągłość rodzin, jest rozdzielenie żelaznym mieczem spekulantów i ludzi, którzy kupują działki, czekają tylko na przekształcenie, inkasują dywidendę, sprzedają, do widzenia. Ludzi, którym jedynym celem jest zainwestować w trzeci, czwarty, piąty dom na wynajem czy na wakacje. Dla nas są to znikome przychody, a tylko koszty odśnieżania, doprowadzania mediów, drogi i tak dalej. Tych ludzi trzeba oddzielić. Nie mówię, że ich, że tak powiem, zupełnie zignorować. Mają swoje miejsce. Ta letniskowość Kazimierza jest niezbywalna, ale trzeba w procesie decyzyjnym potrafić zidentyfikować te interesy mieszkańców najbardziej żywotne. Ulica Słoneczna, to oczy okolica, o której pani mówi, jest świetnym przykładem, gdzie znów są rodziny. To jest typowe. Mają dom przy drodze, pole tam, te wszystkie piachy za domem, dzieci się tam budują na ojcowiźnie, czy tam wnuki się budują. Mamy ciągłość rodzin, to co nam, na czym nam zależy. Ja mówię tu często o sobie, ja mieszkam w domu moich dziadków. Jesteśmy w Kazimierzu trzecim pokoleniem. Mam nadzieję, że mój dzieciak też będzie mieszkał w tym domu, jeśli zechce, jeśli tak wybierze. Ciągłość istnienia rodzin jakby w tej ziemi, no musi być dla nas priorytetem i planowanie przestrzenne, no jest tutaj sprawą kluczową. Natomiast mam wrażenie, że do tej pory nasze władze nie umiały albo nie chciały, jest to sprawa dla mnie dość zagadkowa, bardzo klarownie zidentyfikować ten rzetelny interes mieszkańców, a wszystkie te mętne sprawy. Długo by mówić, wracając do niedopełnionych obowiązków wójta, to plan przestrzenny obecny jest w tej chwili znowu przed sądem administracyjnym w Warszawie. W tej chwili jaki jest efekt, nie wiemy, bo to wszystko było na drucie, wszystko było byle jak. Dlaczego? Nie będę wnikał. Mówiąc teraz trochę konkretniej, zaraz oddam państwu głos i wrócimy do sprawy. Zagospodarowanie przestrzenne wokół Kazimierza będzie, musi być przede wszystkim wiarygodne dla mieszkańców. To znaczy my wszyscy, ja jestem też właścicielem, przyznałem się już publicznie, dwóch działek na polach miejskich. Musi być zaufanie ludzi do tego procesu. To znaczy dla mnie sytuacja jest, będzie po prostu zdrowa tylko wtedy, kiedy w to uwierzymy, ponieważ tylko wtedy będziemy jako społeczeństwo, jako mieszkańcy również zdolni przyjmować odmowy. Nie będzie planu przestrzennego, w którym będzie 100% zgody na wszystkie możliwe przekształcenia. No takiego planu nie ma. Nie będzie planu, który zadowoli wszystkich, ale musi być plan procedowany w sposób zgodny z ustawą, więc absolutnie transparentny. Niezgodności obecnego planu i jego procedowania z ustawą, no to jest segregator i moglibyśmy mówić o szczegółach. Ja mam ekspertyzy różnych kancelarii, jeszcze jako stowarzyszenie prowadziliśmy te sprawy, to jest cały odrębny temat. Natomiast oczywiście możemy mówić o tym czy innym rejonie tej ulicy, polach miejskich,
dalszych górach. O wszystkim możemy mówić, ale musimy pokazać jako samorząd, jako zarząd gminy, że potrafimy robić wiarygodne planowanie przestrzenne, które jest transparentne, zgodne z ustawą i wtedy rzeczywiście sejmikujemy, wtedy zbieramy się do kupy i rozmawiamy. Natomiast na razie w ogóle tego nie dowiedliśmy. Chętnie odpowiem na pytania, nie wiem w jakiej kolejności. Pan Kowalski, pan... Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, bo dzisiaj spędziłem 1,5 godziny w Ministerstwie Rolnictwa. Pojechałem, tak? A planem zagospodarowania przestrzennego zajmuje się co najmniej 20 lat. I tymi niuansami, o której pani pyta, bo pani pyta, co z tym. Ja bym zadał pytanie jedno. Co zrobił poprzedni burmistrzowi, mając możliwość? Otóż powiem państwu tak. Będzie w tej sprawie plan zagospodarowania przestrzennego, proszę mnie słuchać. Materiał reporterski jednej ze stacji komercyjnych, który będzie sparaliżuje Polskę, jak nie więcej. Dokładnie to, co pan mówi. Ktoś wkłada pieniądze i chce wyjąć większe. I te uchwały, które wy radni podejmujecie, gdzie nie pozwalacie nawet zadać pytania, bo jest taka narracja, kiedy ja zadaję pytanie, to zaraz pan Godlewski przy waszej akceptacji. Nie chcieliście radni sprawdzić, co się działo, ile tomów dokumentów znikło, ponieważ przerwaliście kontrolę. To, co mówił pan. Pana Marcina Markowskiego odwołał burmistrz Pomianowski, ponieważ nie chciał, żeby zaglądał, żeby pokazywał palcem, w których szafach, które szafy są puste, a powinny być pełne. Chodzi o to, że burmistrzowie do tej pory reprezentowali interes wąskich grup, wpływowych osób, a zwykłych ludzi, tak jak pani mówi, mieli co? No, konserwator się nie zgodził. Nieprawda. Ja dzisiaj byłem w ministerstwie, na razie renderuję, czyli przetwarzam to, co pisałem i dojść nie bardzo mogę, nie wiem, czy za 2 dni dojdę. Zajawka będzie i opiszę, na jakim poziomie była manipulacja radą, opinią publiczną. I tak, bo pani ma rację. W Okalu, to jest sąsiednia miejscowość, było spotkanie, była pani Magda radna. Jeden z mieszkańców zarzuca mi, że wszystko przeze mnie, przez Kowalskiego było zablokowane. Tak było? Tak było. Idziemy na stronę, a on mi mówi, to ten mi mówił tak, 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 tak. A ja mówię, kto ma większość w Radzie? On mówi, nie wie. Kto ma większość w Radzie? Burmistrz Artur Pomianowski. Proszę państwa, nie będę rozwodził tego tematu, ale ziemia się będzie trzęsła, co się działo w planie przestrzennym w naszej gminie. Radni, nie radni, umowy tak pan zwane... Pan Jaruszewski się zgłaszał i... Ja a propos przyszłości, decyduję, bo... A propos przyszłości, czy jeżeli zostanie pan burmistrzem, czy rozważa pan budowę Orlika? Bo kiedyś pamiętam, był taki program Orlik w każdej gminie i ta gmina akurat się chyba nie załapała na ten, program, pewnie nikogo nie interesowało. Dzieci w tym momencie grające w piłkę muszą grać, mimo tego, że jest całkiem niezła pogoda, mogłyby sobie już biegać po dworze, muszą grać na sali w Ochotnicy, która notabene też wymaga generalnego remontu. No tam się leje z dachu, prawda? No, nie wiem, czy teraz się leje. W każdym razie są wyżarte, ogromne, w parkiecie to jest za dużo powiedziane, bo tam jest warstwowa deska parkingowa, nie wiem w ogóle, kto to położył. Na sali gimnastycznej, to mogło być położone u kogoś w salonie, a nie na sali gimnastycznej, coś takiego, bo to się rozwadzi, rozkleja, są dziury, zgniłe, dzieci się przewracają przez to, bo jest ślisko, po prostu jest ślisko, że z tego co wiem, to rozmawiałem z nauczycielem WF-u, panem Milońskim, to mówił, że czasami kładzie mokry ręcznik, żeby dzieci mogły sobie zmoczyć podeszwy, żeby się nie ślizgać. Jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, czy jest jakaś możliwość, bo kiedyś wiem, że w Koszycu było liceum i starano się przywrócić to liceum, ktoś się tam starał, żeby to przywrócić i podobno był problem z kadrą, nie dało się,
A jeżeli nie tam, to czy może jest, bo ja kiedyś osobiście też chodziłem w Lublinie do takiej szkoły podstawowej 22, gdzie później, gdzie przeniesiono liceum z czwartym. I normalnie funkcjonowało to całkiem nieźle i też szkoła była po każdych rozmiarów taka jak ta w Kazimierzu. I czy jest na przykład opcja przeniesienia liceum może do szkoły w Kazimierzu? Tak, tylko pytanie. No, a propos przyszłości, to jest po prostu pytanie. Opowiadam. Było liceum przede wszystkim. Tak, długą, no, w dziesiątkach lat liczoną tradycją. I teraz oczywiście zrobił się ten nadmiar uczniów, kiedy powstało gimnazjum. Tam żeśmy się nie mieścili i kto pierwszy przyszedł, ten rządził z trzech dyrektorów, nie? Bo jeszcze było liceum, gimnazjum i no, ale jakoś później coraz mniej. Liceum zaczynało się zrobić jednociągowe, wybugarzy jeszcze tu. I to już pogorszył całkowicie. No i potem próbowaliśmy stworzyć jeszcze, znaczy powrócić, reaktywować. Były dwie czy trzy próby, nie wiem czy ty Magda pamiętasz. I czy, bo dwie próby reaktywacji. Mam trzech synów i w pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji, że oni będą musieli jeździć albo do Puław, albo ja będę ich musiał wodzić do Lublina, albo wysłać ich do szkoły z internatem. I tu jest też właśnie problem, bo... A jak wyjadą Ukraińcy, to i w Kościcu pewnie szkołę trzeba będzie zwinąć. No tak jest prawda. Pewnie tak będzie, dlatego czy zamierza pan coś robić? Odpowiem krótko na te dwa wątki i wrócimy do pani. Ja przepraszam państwa, proszę o opuścić. Tak, dziękujemy panie. A jeszcze chciałbym nawiązać do pana, bo bardzo słuszna uwaga. Jadę ostatnio samochodem z Kamilem Wybrą, byłem radnym, nauczycielem WF-u i mówi mam, Janusz, wiesz co, ja się wstydzę, po wsiach powiatu mają orliki i ja nikogo nie mogę zaprosić na zawody, ja się wstydzę. W sali gimnastycznej w Kazimierzu też nie można rozegrać międzyszkolnych, ale jest sali Kazimierz, ten park, Dąbnicy, czy ten park, skromność jest cnotą, ale ten pan, jestem przekonany, że on wie, jak nie z centralnych pieniędzy, tylko tam, gdzie jest ten ośrodek decyzyjny, tam w Brukseli, nie wiem, jakie to ulice są, ale wiem, że tam są też pieniądze i pan zrobił zajawkę, że pan może tam sięgnąć. Można pisać projekt i wyciągnąć pieniądze, bo to jest łatwe do zrobienia. Ale jestem winien dwa słowa komentarza, bo wiem, że czekają państwo na głos. Znaczy powiem może taką rzecz trochę i już ryzykowną. Ja rzeczywiście staram się unikać jakichś bardzo twardych deklaracji. Naprawdę nie dlatego, że chcę koniecznie lawirować wyborczo, ale dlatego, że naprawdę wierzę, że będą decydowali radni z Rady Miejskiej. Serio, burmistrz jest wykonawcą polityki Rady Miejskiej. To powiedziawszy, ja uważam, że plac, obecne boisko przy szkole jest spalone, w ogóle nie ma tematu, nie ma w ogóle co drążyć sprawy, nie będzie tam w przyszłości boiska, w ogóle nie ma mowy, sprawa tego dawnego cmentarza żydowskiego jest kalibru takiego, że w ogóle jeśli o mnie chodzi, moje zdanie jest takie, że w ogóle myślenie o inwestowaniu tam, w tym miejscu, w jakąś infrastrukturę sportową, nie ma żadnej przyszłości, to są nie te czasy i tam będzie coś innego, to znaczy my tam będziemy gospodarzami, to jest nasza działka, ale nie sądzę, żeby tam miało powstać boisko czy basen. W związku z tym jest pytanie o ten nieszczęsny, jak to się teraz mówi, chyba zielony parking i ile tam rzeczy pomieścimy, to znaczy jeśli chcemy w dalszej perspektywie jednak myśleć nie o jakimś bzdurnym akwaparku, ale o pływalni, która jest potrzebna, żeby dzieci uczyły się pływać, co jest po prostu rzeczą no, obecnie zupełnie podstawową. Więc jeśli myślimy o pływalni i jeszcze potrzebujemy blisko szkoły normalnego boiska... Czy sali gimnastycznej większej? Tak, no to wchodzimy już w sytuację, gdzie potrzebujemy rzetelnej debaty na poziomie takim technicznym, no po prostu. Ja nie jestem w stanie teraz tego powiedzieć, natomiast mówię państwu jako człowiek, który kandyduje na burmistrza, że nie widzę w ogóle dla mnie, według wiedzy, którą ja mam na tym etapie, to ta działka po dawnym cmentarzu jest spalona, jest poza dyskusją i tam nie wiemy jeszcze co, ale będzie tam coś innego, tak? To ale widzę. Nie odpowiedział pan mi na to pytanie, czy będzie pan zabiegał o to, żeby coś takiego powstało? Tak jak mówię, i znów to jest sprawa
cała ta globalna, o której mówimy i do której wracamy, nasze aspiracje w sprawie szkoły muszą być kosmicznie wysokie, bo po prostu stawką jest demografia gminy. Ja tak to widzę. W związku z czym no nie trzeba być jakimś wielkim ekspertem od współczesnej edukacji i pedagogiki, żeby wiedzieć, że to nie są te czasy, jak my żeśmy latali z panem Góreckim na WF-ie po prostu na wąwozy i bez kasków się jeździło na sankach takich ciężkich, żelaznych i że tam żaden dzieciak głowy sobie nie urwał, to jest też cud Boży. No teraz są inne czasy, jeśli aspirujemy do najlepszej szkoły po tej stronie Wisły, już tak mówię trochę obrazowo, no to jak mamy nie mieć boiska, no kurczę, no jest to oczywiste. Natomiast teraz jest sprawą techniczną, znowu wracam do tego, jak myślimy o tej pływalni i boisku, czy pływalnie w kamieniołomy, czy boisko tam, tak, jasne, no to od tego będziemy mieli kompetentnych i sumiennych radnych, żeby tę sprawę po prostu do ostatniego przecinka zebrać. Się do planu zagospodarowania. Natomiast działka, zielony parking jest nasz, to jest nasza działka, jest blisko szkoły, no to w ogóle na dwa lata. W planie przestrzennym jest przewidziana na tej działce infrastruktura sportowa. Sportowa. To powinno już dawno być w ogóle. Trzeba ten temat kiedyś ruszyć z tym. Jeśli można tutaj panu, jeśli chodzi o obiekty sportowe. Jeśli można. Tak, no kto jak... Powiem, że... Ja przepraszam bardzo. Pan jest cierpliwa dzisiaj. Ja przepraszam. Powiem w ten sposób. W tej chwili jest nabór w Ministerstwie Sportu wniosków o środki, można pozyskać 5 milionów złotych na budowę tego lodowiska. W tej chwili. I takich wniosków, tak jak obliki, takich programów, to było masę. Ja biorąc pod uwagę, że pisałem w tej chwili chyba już 6 wniosek o środki pomocowe, jeszcze dla gminy pozyskałem, ja sądzę, że gdzieś tak chyba ponad 3 miliony złotych w sumie. Kwestia właśnie możliwości korzystania ze środków pomocowych i korzystania z tych programów. Jest tak dużo, było może. No w tej chwili się pojawia. Jest, proszę pana, tylko nie trzeba umieć napisać, ale czymś pozyskać środki. Wie pan co, powiem panu, powtórzę jeszcze raz, że w muzeum są dwie panie, które wyłącznie piszą projekty. Dwie panie. Zgłosiłem temat w urzędzie, zresztą po raz kolejny, żeby ktoś się zajął tym. Usłyszałem od pana Godlewskiego, że to dużo kosztuje, bo to do programów tych unijnych to nie wiadomo, kto musi to pisać. Szczerze mówiąc, tu nie potrzeba geniuszy. Trzeba wziąć regulamin, przeczytać i spełnić warunki i wysłać wniosek. Więc tutaj jest temat taki, że trzeba zabiegać o środki pomocowe, trzeba to widzieć i trzeba to zorganizować. I tutaj przed burmistrzem przyszłym, jako kierownikiem tego urzędu, jest takie zadanie. I znów nasza uwaga nie może iść tylko w te drogi i krawężniki, które powinny być ujęte w strategii i to po prostu jest... No nie wszystko się da asfaltem przykryć, no bo znaczy, no asfalt jest fajny, no ale... Znaczy wiecie, po prostu są takie zadania po prostu gminy, które powinny cykać na zapleczu zgodnie z harmonogramem i burmistrza uwaga jest na rzeczach o trochę dalszym horyzoncie. Przepraszam Pani Macieju, ale Pani już długo czeka. Proszę. Ja tutaj chciałabym znowu wrócić do tego planowania przestrzennego, dlatego że jest mi to temat bliski, bo ja sama skończyłam planowanie przestrzenne nieruchomości. Więc wiem, o czym mówię, natomiast i miałam przyjemność pracy, natomiast geografia zwyciężyła, jestem nauczycielem. Natomiast ja wrócę i będę drążyć ten temat, bo wiem, że mówię głosem mieszkańców swojej wsi. Tak. I chciałabym zapytać tak konstruktywnie, czy będzie Pan dążył, żeby być Pani burmistrzem, czy będzie Pan dążył do tego, żeby ten teren pól miejskich i lasu miejskiego, mówię tutaj o terenie Słoneczna z prawej strony, z lewej strony, tak, i do Okala tę drogę, czy te tereny mogą stać się w przyszłości terenami budowlanymi? Ja rozumiem, że to nie cały obszar, bo mówię, znam zasady planowania i tak dalej. Chodzi mi tutaj o te kluczowe miejsca. Znów, dobra. Czy będzie Pan o to zabiegał, czy po prostu nie? Nie, znaczy odpowiedź, znaczy znów będę Pani sumiennie odpowiadał, ale być może sumienna odpowiedź no, Pani nie usatysfakcjonuje, znaczy to nie jest ani jedno, ani drugie. Niechętnie się też wypowiadam, bo sam jestem właścicielem, więc to jest taki trochę podejrzenie jakiejś prywatnej interesu i tak dalej.
Ten temat się ciągnie już od lat, więc... Jasne, tak. Niech mi Pani pozwoli jeszcze na jedno słowo uzupełnienia do tego, co jest tym moim punktem wyjścia, do tego, jak ja myślę o temacie. I to są dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak w przypadku dróg, jest patologią. Niech Pani tego nie bierze do siebie, bo ja rozumiem, że Pani pytanie, Pani no coś pyta dosyć konkretnego i teraz jak dokładnie jest to ujęte w słowa, to jest sprawa trzeciorzędna. Nie czekam się teraz Pani osobiście, natomiast jest generalnie patologią, miało to miejsce w Okalu, że ludzie mnie pytają, czy ja przekształcę, czy ja dam. I jest pan, który mówi, że ma działkę tu za drzewem w lewo i 50 kroków i tam się zaczyna jego działka i czy on dostanie przekształcenie. No nie, no właśnie o to chodzi, żeby to nie zależało ode mnie. No właśnie o to chodzi, żeby reguły były klarowne i żeby nie zależało to od osobistej decyzji burmistrza. Więc ja nikomu nie powiem, ani sobie też, czy tu, czy po lewej stronie, czy na lewo od drzewa i za krzyżem dostanie, czy nie dostanie. Niemniej, znów, fundamentalną sprawą jest zaufanie do całej procedury. I żeby to zaufanie było, to ja też klarownie mówię o swojej pozycji, o swoim oglądzie tej sprawy. I jeśli powiem to klarownie, to ludzie będą też umieli ocenić, na ile ja potrafię abstrahować od swoich opinii, od swojego postrzegania sprawy, żeby decydować po prostu, za przeproszeniem, wyświechtane słowo, obiektywnie. W związku z tym, przepraszam, że powiem coś ogólnego, ale to jest po prostu moja odpowiedź. Po pierwsze, tak jak mówiłem i nie będę tego do końca powtarzał, jest sprawa odsiania spekulantów od ludzi, którzy mają po prostu rdzenny tutaj swój interes, swoją sprawę i im się pewne rzeczy należą, bo po prostu nie chodzi im o to, żeby się nie napracować, a dobrze zarobić. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że burmistrz, jeśli myśli o planowaniu przestrzennym, musi mieć świadomość, zastanawiam się, w jakim stopniu obecna władza ma świadomość, że dla wielu rodzin nie tylko w Kazimierzu, ale też we wsiach, bo w takiej Rzeczycy, wie Pani, ja sam byłem na etapie 2 lata temu, kiedy spodziewaliśmy się dziecka, trochę rozglądania się po gminie, mieszkam w domu moich dziadków, sam rozglądałem się za jakąś chałupą, zacząć gdzieś w Witoszynie, w Rzeczycy, jest drogo nie tylko w samym Kazimierzu, nieruchomości w ogóle w okolicy są drogie. I myśl, jeśli burmistrz myśli o planowaniu przestrzennym, to musi mieć świadomość, że dla wielu rodzin ziemia jest jedynym majątkiem, który mogą przekazać swoim dzieciom czy swoim wnukom. Ziemia przez to, że jest w Kazimierzu wartościowa, stanowi po prostu coś w rodzaju kotwicy finansowej dla rodzin i daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, jakieś poczucie ciągłości. Ten aspekt po prostu trzeba mieć na uwadze. To znaczy, myśleć o planowaniu przestrzennym jest to porównanie, którego używałem wcześniej, tak jak Norwedzy, tak jak, nie wiem, fundusz. Norwegia jako państwo myśli o gazie, o złożach gazu czy o złożach ropy jako wspólnym dobru. Mają fundusz, który inwestuje pieniądze z tego dobra, żeby każdy Norweg na starość był bogaty, bo oni rozumieją, że ten gaz, ta ropa nie jest prywatną własnością żadnego Norwega i on się nie napracował, żeby uczestniczyć w tym bogactwie. U nas tym bogactwem jest krajobraz. To, że tutaj ziemia jest tak droga, to nie jest moja zasługa. Moje działki na polach miejskich może są wartościowe, ale ja się nie napracowałem na tę wartość. Zawdzięczam ją temu, że jest tu krajobraz, że ludzie chcą tu mieszkać, że jest tu pięknie. Zawdzięczam to również temu, że Żurawski swego czasu po prostu pewnych rzeczy dopilnował, nie ma tych wielkich hoteli, nie ma tam tego śmego i musimy mieć na uwadze na radarze cały czas, że to trzeba zachować. To znaczy, wie Pani, tego nie wolno nam zepsuć, bo te rodziny, które mają poczucie, że jest kotwica finansowa, zostaną z figą. Jesteśmy winni mieszkańcom, którzy mają tu ziemię z dziada pradziada, a nie kupili, żeby sobie po prostu zrobić szybki interes. Tym ludziom jesteśmy winni troskę o to, żeby ta wartość została zachowana. Jest to sytuacja niecodzienna, bo mało gdzie w Polsce krajobraz po prostu ma takie przełożenie na wartość, którą rodziny po prostu przechowują kolejnym pokoleniom. Więc znów, ja wiem, że Pani by wolała ode mnie usłyszeć, od której działki, do której... Nie, absolutnie. Ale po prostu uważam, że obecny burmistrz, ja nie jestem takim ekspertem jak Pan Kowalski, ale założyłem stowarzyszenie, którego motto brzmi budować, na pierwszym miejscu budować, mieszkać, myśleć. I my opiniowaliśmy plan przestrzenny. Wszystkie nasze uwagi oczywiście zostały zignorowane co do jednej przez Radę Miejską w tym planie, który teraz jest przed sądem, jest wadliwy i tak dalej.
chcieliśmy jako stowarzyszenie uzmysłowić burmistrzowi ten właśnie aspekt sprawy. Spekulacje i przede wszystkim zachowanie wartości. To musi być wkalkulowane jednocześnie przy zachowaniu tego celu, że musimy po prostu zabiegać o mieszkańców, musimy się rozwijać demograficznie i jest kłamstwem, że tego nie da się pogodzić. Tylko wymaga to wielkiej staranności, wytężonej pracy od radnych i nie może jakieś byle jakie biuro zaprojektować planu, kiedy ostatnio moje słowo, ja byłem obecny na sali, kiedy przyjechał z Krakowa doktor, profesor, zastawnik, doktor, tak, po prostu radni nie wiedzieli, czy tytułować pana po prostu mistrzem, profesorem, doktorem. Przepraszam, anegdota jest naprawdę cenna. I pan radny Kowalski, niestety muszę mu posłodzić, jest kandydatem z naszej listy, więc coś się ode mnie należy. Pan radny Kowalski, wtedy przed kamerami, znów obradujemy pod godłem państwowym, to są poważne sprawy, pyta się pana doktora, profesora, planistę, no to niech pan powie, czy wysokość esterki, budynku w samym centrum miasta, gdzie te wartości krajobrazowe są najważniejsze, czy wysokość będzie taka czy taka? A ten człowiek mówi, no nie wiem, no może ma pan rację, znaczy to jest po prostu... Granda, to jest granda, że plan przestrzenny jest na drucie i póki jest na drucie, póki nikt nie będzie ufał w całą tę sprawę. Panie Januszu. Chcę tej pani odpowiedzieć i zapewnić ją w jednej rzeczy. Jeżeli Rada decydowałaby, co ustawowo ma do tego legitymację, natomiast w rzeczywistości nie ma nic do gadania, to proszę panią, plan zagospodarowania przestrzennego robi się w ciągu roku. I już co było mówione w 13 roku świętej pamięci Leszek Furta ze mną, przyjęliśmy taką formułę. 100 najbardziej potrzebujących wniosków z gminy. Może to będzie 150, a może 50, nie wiem. Zróbmy dla tych ludzi plan, żeby ludzie mogli się budować, żeby mogli się rozbudowywać. To proszę panią, ja muszę teraz w tej Radzie, w 8 kadencji, muszę wysłuchiwać głos człowieka, który mówi, tak jakby stał przed plutonem egzekucyjnym. Dziękuję panie burmistrzu, że pan pozwoli nam żyć. Za zmianę w planu zagospodarowania w Parchatce. To jest dopiero przyjęcie planu, a zrealizowanie go to jest kosmos. Wszystko można w nieskończoność przeciągać i mogę pani jeszcze coś powiedzieć. Jeżeli ten pan burmistrz, pan Aleksander Adamski, planu zagospodarowania przestrzennego nie zrobi w rok czasu, to będzie moim wrogiem. Rok czasu. To nie są żarty. Rok czasu, a teraz proszę panią, plan był przyjęty w czerwcu 2015 roku, przyjęty uchwała o przystąpieniu do zmian w planie. Mija 8 lat, jest nic, zero. Jesteśmy na tym samym punkcie. Pytam, kto ma sprawdzić, kto ma rozliczyć burmistrza, co najmniej w takim zakresie, żeby już w przyszłości nie popełnić błędu. No proszę państwa, no nie będę tu mówił o rzeczach, bo plan się naprawdę da zrobić i to nie jest fizyka jądrowa. Zapewniam panią. A pani wie, bo pani kończyła. Ja jestem praktykiem. Tak, proszę panią, ja mam wrażenie, że sposób, w jaki pani zadała pytanie do pana Aleksandra Adamskiego, wskazuje właśnie na bardzo głęboką prawdę. Jak w gruncie rzeczy, jaką wagę pani przywiązuje do pozycji burmistrza, która w gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę, że na naszym terenie rada nie spełnia takiej roli, jaką powinna spełniać, pani potraktowała pana jako przyszłego burmistrza, żeby się dowiedzieć, co on myśli na ten temat, co on będzie popierał, jak on będzie się do tego stosował. A ten pan w przyszłości powinien się tak zachowywać i to stosować, co rada mu nakaże swoimi decyzjami mądrymi. I ten pan, jeżeli nie będzie, prawda, ubezwłasnowolniał działania rady,
to wszystko będzie w pokoju tutaj na tym terenie. Ale rada musi się kierować głosem ludzi. Ale absolutnie. Tak. Czyli pierwsze są jest sołtysa niższy szczebel. Tak. Radny jest przedłużeniem ręki sołtysa. Tak. Rozmawia z ludźmi, spotyka się. Ale wtedy jest... się stawiają jakieś uchwały i debatują. Ale jeżeli radny... Kuzia na Józia wszystko. Ale jeżeli no tak radny jest. Na przykład sprawia wrażenie, że wcale jego głos nie jest reprezentatywny do głosu mieszkańców, no to to zaczyna być podejrzane, przypuśćmy. A jeszcze jedno, tylko jedno, żeby zmienić trochę temat, ale wrzucić się troszeczkę takiej przestrzeni, do naszej, ponieważ dużo było czasu poświęcone dzieciom. Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że ten basen, zobaczmy basen w Nałęczowie, malutki basen, ile osób z tego korzysta? Cały czas na okrągło, turyści, to szmolo, ile tam się kręci pieniędzy? Zwróćmy uwagę, że ludzie, którzy przyjeżdżają do Kazimierza, przyjeżdżają, dawniej przyjeżdżali na miesiąc, na pół, to było marzenie, żeby przyjechać na 2 tygodnie. Teraz ludzie przyjeżdżają na 2 tygodnie. Kto to są ci ludzie? Oczywiście są to nasi przyjaciele, są to tacy sami ludzie jak my. Tylko dlaczego oni przyjeżdżają tutaj na 2 dni, na 3 dni? Dlaczego na weekend? Dlaczego nie na wakacje z dziećmi? Bo nie ma miejsca, gdzie można byłoby popływać, pobawić się z tymi dzieciakami i tak dalej, i tak dalej. Gdzie są ci ludzie, którzy szli całymi rodzinami pod ręce, po prostu pod rękę do wspaniałego miejsca? Mamy wspaniałe miejsce i nie mamy struktury. Nasze dzieci nie mają gdzie się bawić podczas wakacji. Nie mają. Nie ma miejsc do zabawy, nie ma miejsc do pływania, nie ma zorganizowania urodzin, czegokolwiek. Po prostu no, czymś nieprawdopodobnym, wspaniałym. Na tej Wiśle się nic nie dzieje. Prawie nic. No teraz Towarzystwo Wiślane zaczyna działać i jest super, ale w gruncie rzeczy przecież ta Wisła w ogóle nie funkcjonuje. W ogóle. Gdzie są kajaki, gdzie są łódki, gdzie to wszystko jest? Zdjęcia przedwojenne pokazują, ile się działo wspaniałych rzeczy, a my kurczę nie jesteśmy bo w stanie... Bo się chciało, panie Maciu. Bo nie jesteśmy w stanie czegoś takiego powtórzyć, ani się zbliżyć. I to jeszcze raz, ja tam powiedziałam, że jest mnóstwo pomysłów, ale urząd powinien służyć, żeby każdemu dobremu pomysłowi wspomagać go. Dać mu taką strukturę organizacyjną, że jakiś urzędnik wykona pewne ruchy, które normalny człowiek nie potrafi się przycisnąć przez to wszystko. I ludziom trzeba tylko pomagać i to wszystko. Niech mnie państwo poratują pilnie, znaczy ten zegarek źle działa. 15 po 7. To ja naprawdę zachęcam do tych wagowniczków, bo no, chyba już jesteśmy bez kalorii. Ja tylko słówko, podniosłam temat planowania, dlatego że uważam, że to jest kluczowy temat do rozwoju w ogóle gminy, do rozwoju miejscowości, to jest podstawa, żeby prężnie działać i daje nam perspektywę. Natomiast jeszcze pytanie, jeśli mogę, do kandydata. Odnośnie już teraz jakby odprowadzania ścieków w gminie. Wiem, że przepustowość naszej oczyszczalni pochodniczej jest słaba. No i tutaj jeśli chodzi o Chalewiankę, Dąbrówkę, nie mamy kanalizacji i chciałabym zapytać właśnie, czy ma Pan pomysł na tą kwestię, dlatego że odbiór nieczystości przez firmy prywatne to są horrendalne pieniądze, to jest około 400 zł na ten moment za wywóz tak, nieczystości. No i wiemy, że to się powtarza cyklicznie, co miesiąc, tak? Czy jest szansa według Pana na rozbudowę tej sieci wodociągowej, czy w obecnym stanie tej oczyszczalni to nie ma racji bytu? Czy ja mogę odpowiedzieć, bo jestem ekspertem trochę? Właśnie nie, trochę piję do Pana, czy odpowiem pierwszy, ale ja właśnie nawiążę do Pana. No, super pytanie, to znaczy, wie Pani, jest to jedna z rzeczy, to znaczy, kurczę, wygramy wybory i ja w tym urzędzie może wreszcie się czegoś dowiem. Sprawa oczyszczalni w Pochotnicy jest dla mnie zagadką. Naściągałem się PDF-ów, dokumentów z blogu pana Kowalskiego, ale niestety do dziś po prostu nie pojmuję, co tam się stało. Sprawa po prostu przerosła moje możliwości kompilacji danych. Jest to zagadka absolutnie niesamowita. Próbowałem ten temat rozwikłać, bo pośród wielu stowarzyszeń, w których się udzielałem społecznie, jest też stowarzyszenie Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki i sprawa oczyszczalni po prostu była na agendzie w naszym stowarzyszeniu. Ja w tym uczestniczyłem i tym się interesowałem, bo po prostu byliśmy w temacie.
I rzeczywiście chyba oddam pałeczkę panu Januszowi, jeśli chodzi o oczyszczalnię. Ja wiem, że tam kwestia sprzedanej działki pod ewentualną rozbudowę, jakiś sitownik, odbiór podpisany pochopnie, no w ogóle potem prokuratura, jakaś firma zniknęła. Ja bym chciał rzeczywiście dostać jakieś takie jedno akapitowe streszczenie tej sprawy, bo jest to wstyd i groza, biorąc pod uwagę, że w Kazimierzu przecież wszystkie te knajpy, te tłuszcze, no sprawa jest absolutnie niesamowita jest dla mnie, że znów mówimy o tym, że poszło tyle tysięcy na drogę do pana wiceburmistrza i tak dalej, a te sprawy infrastrukturalne, to co się dzieje pod ziemią jest położone, no bo są to tematy niezbyt atrakcyjne. Ja po prostu w tym momencie mam poczucie, że nie wiem, jaka jest prawda o tej oczyszczalni w Pochotnicy. Sam w moim domu rodzinnym nie jestem podłączony pod sieć kanalizacyjną, nie ma wodociągu, więc jeśli chodzi o te rosnące koszty, sprawa tych kontroli, umów, ja to wszystko znam z własnego doświadczenia. Różni fachowcy do mnie przyjeżdżają, widzę, jakie to są rachunki, jasne. Natomiast z tego co rozumiem, były nawet o tym głosy wokalu, nie jest wcale od strony po prostu racjonalnego planowania takie ewidentne, że scentralizowana kanalizacja jest wszędzie najbardziej racjonalnym wyjściem. Ludzie, którzy mi mówią o tej kanalizacji rozproszonej, tych oczyszczalniach przydomowych, które są coraz lepsze i tak dalej, na moje ucho wydają się mieć niezłe argumenty, natomiast ja nie mam tej fachowej, technicznej wiedzy. Mogę państwu obiecać, że nie jestem kupiony ani przez lobby szablonurków, ani przez lobby tych od kanalizacji. Jeśli będziemy podejmować decyzje, no to po prostu do bólu racjonalne i żadne inne. Natomiast ja nie wiem, co jest najlepszą decyzją. Na ucho amatora, dyletanta, to te argumenty o kanalizacji rozproszonej wydają się być sensowne. Trochę czym innym jest wodociąg, rzeczywiście, więc byłbym nawet skłonny myśleć o tych rzeczach rozdzielnie. I tu faktycznie, ja znów znam te rzeczy, bo jestem poza miastem, też przy domu rodzinnym mamy studnie i wszystkie trudności z tym związane też znam. Wodociąg wydaje mi się sprawą ważniejszą i fajnie, cieszę się, że w budżecie tegorocznym są te pozycje przewidziane na ujęcie wody w Cholewiance. No nie jest tak. Jakieś kolorowe są w każdym razie. No znów, pyta mnie pani trochę o rzeczy, o których będę wiedział więcej, jak już będziemy w urzędzie. Natomiast nie zamierzam ich lekceważyć. Pan Janusz... Już odpowiadamy. Nie jest kolorowo z ujęciem wody po ostatnich słowach, które padły kilka dni temu z ust wiceburmistrza Bartłomieja Godlewskiego, że ujęcie, które jest w Cholewiance, praktycznie nie nadaje się do eksploatacji i trzeba myśleć o nowych otwiertach. Co to znaczy? Ja nie wiem o tym. To już tłumaczę. W 2013 roku, to co powiem ma to znaczenie, była uchwała Rady Miejskiej przy moim sprzeciwie i jeszcze dwóch innych radnych na 15 o sprzedaży tego ujęcia wody z działko 2-hektarowej. Była podjęta uchwała. Pisula wygrał wybory, więc jednym z błagalnych postulatów było to, żeby odwrócił to, żeby nie sprzedawać tej działki z tym ujęciem. Dlaczego? Dlatego, że ujęcie wody na górach już jest wyeksploatowane. Tam było dwukrotnie kwasowane złoże, czyli żeby zwiększyć pobór wody, ale już się nie da. Trzeba wiercić nowe studnie. Nowa studnia może być wywiercona kilkaset metrów dalej. Nie będę wchodził w szczegóły. To jest rzecz oczywista. I teraz co się dzieje? Jedyną nadzieją była ta studnia, te studnie tu na Cholewiance, bo do 2014 roku były jeszcze pozwolenia wodnoprawne. I to są złoża o dużej wydajności, bo około 25 metrów sześciennych na godzinę. Nie wiem, czy 2, czy 1. To wiem od dzierżawców tego ujęcia, a właścicieli tego ujęcia wody Kazimierska. I teraz co się dzieje? Burmistrz mówi, że firma stwierdziła, że są złe rury i tak dalej. Nie będę wchodził, proszę państwa, w szczegóły. Trochę się znam na tym, bo ja mam analogiczną sytuację w domu. Też mamy
głębinowo studnie o parametrach takich jak ta, podobnych. No. I teraz co się dzieje? Jeżeli nie w tym miejscu, to również w każdym innym miejscu może być wywiercona studnia, bo pod studnię nie jest potrzebny większy teren jako tak ten pokój. I teraz znów będzie pewnie uchwała o sprzedaży tej działki, bo będzie taka, no jak sprzedamy, to będziemy mieć pieniądze na coś. No taka jest zazwyczaj argumentacja. Czyli sprawa odwlecze się o lata. Nie chcę wchodzić już w jakąś retorykę, ale w mojej ocenie Rada Miejska, to już przyszła, nie ta, powinna zaprosić tą firmę ekspercką. Niech pokaże to na monitorach, co oni tam pokazali w tych studniach, bo rozmawiałem z inwestorem, który robił te studnie i powiedział, że to jest jakiś absurd. Jedyną rzecz to można pogłębić, jeżeli jest taka, ale to się pogłębia na tych samych złożach. Tam jest 120 metrów głębokości. Nie chcę wchodzić i tutaj chojrakować, że wiem lepiej. Niech firma, która robiła te ekspertyzy, niech pokaże. Ale bez ujęcia wody nie będzie miasto funkcjonowało. Ponieważ tak, ujęcie wody w Wierzchoniowie też wymaga modernizacji, a co znaczy, że trzeba pogłębić je w złym miejscu, w złych złożach, bo jest miękka kreda i tam jest dużo żelaza. I to są rzeczy, które nas zmuszą do tego, że będziemy musieli na gwałt szukać wody. Nie ma innego wyjścia. Jak to rozwiąże, jak rozwiążą to władze, tego nie wiem, ale tak. Wody z ujęcia góry kończy się. Tutaj, jeżeli będziemy gdzieś indziej kombinować, nie wiem, co będzie. Ja tylko spekuluję, ale wiem, co było w przeszłości i o to się boję. Natomiast co chodzi o kanalizację, na całym świecie idzie się w kierunku, że tam, gdzie się wodę pobiera, tam się ją odprowadza do gruntu, żeby po 30 latach nadawała się z powrotem do picia. Poważne państwa, które mają kłopot, a Polska ma słabe zasoby wodne, żeby była jasność. Pani pewnie trochę wie na ten temat, jak pani geografię studiowała. Mamy słabe zasoby wodne, więc kierunki są takie, żeby tam, gdzie jest to możliwe, a to nie wszędzie, tam, gdzie nie są tereny zurbanizowane, między innymi Dąbrówka, Cholewianka, Okale, tam powinny być biologiczne oczyszczalnie ścieków. Biologiczne oczyszczalnie ścieków to nie jest oczyszczalnia, gdzie tylko się rozsącza te ścieki, tylko tam jest bioreaktor i jakość ścieków jest nieporównywalnie wyższa niż w naszej oczyszczalni. W dwóch zdaniach powiem o naszej oczyszczalni. Jest to, może ja zacytuję słowa wiceburmistrza Dariusza Wróbla. To jest rozmokły karton papieru klejony na ślinę. Tak. Natomiast co się stało złego z tą oczyszczalnią? Oczyszczalnia była doskonała zrobiona. To była oczyszczalnia biologiczna. I budował tą oczyszczalnię pan Plechacki na początku lat 70. ubiegłego wieku. I ona, proszę Państwa, mogłaby obsłużyć co najmniej dwie takie gminy jak Kazimierz. I wyobraźcie sobie Państwo, że w 95. roku, tu się kłania planowanie przestrzenne, firma, która opracowywała studium kierunków i zagospodarowania terenu, stwierdziła, że oczyszczalnia jest źle, nie jest właściwie wykorzystana, bo jej 60% jest po prostu niewykorzystane. I zaleciła w studium, żeby ją zmniejszyć do 1/4 istniejących możliwości przerabiania ścieków. I tak w 2003 roku przy modernizacji się stało. I ta oczyszczalnia, która jest teraz, ona ma przepustowość około 950 metrów sześciennych na dobę i to jest maksimum. Szczęście mamy takie, że instalacja kanalizacyjna, która była robiona w latach 70. jest jak durszlak i to wszystko wsiąka w ziemię. Bo jeżeli to by było szczelne, to by ta oczyszczalnia nie działała. Mieliśmy eksplozję na Sadowej, gdzie przy dużym stanie wody te ścieki wypłynęły. To właśnie pokazuje obraz naszej kanalizacji. To trzeba robić, to są bardzo duże pieniądze.
rozbudowa oczyszczalni ścieków nie wchodzi w grę, bo to są dziesiątki milionów złotych. Tak. Taniej będzie, jeżeli byśmy każdemu mieszkańcowi chyba zrobili albo takie zbiorcze po kilka gospodarstw oczyszczalnie, niż remontowali te. Za czasów burmistrza Andrzeja Pisuli, ówczesny dyrektor NZK, pan Michał, nie pamiętam, Kozłowski, powiedział takie słowa, cytuję z pamięci: moim marzeniem jest podłączyć się do Puław. Podłączenie do Puław to jest kosz ścieków co najmniej dwu, może trzykrotnie większy. To jeżeli Państwo wiecie, to są duże koszty. Natomiast do czego zmierzam? Najważniejsze, tak jak pan Aleksander powiedział, jest woda. I oto to jest priorytet i Rada powinna zmobilizować burmistrza do wprost natychmiastowych działań, żeby to zrobić. Bo proszę Państwa, w 2019 roku było już zapowiedziane, że będzie modernizowana ujęcie wody w Wierzchoniowie. Nadal nic się nie robi. No ja rozumiem, że to potrzebne są pieniądze, ale nie można czekać, bo cały czas mamy sygnał, że tutaj jest woda, tutaj dodawany jest chlor, no bo jeżeli jest awaria, to z uwagi na bezpieczeństwo osób, które spożywają tę wodę, musi być chlorowana i tak jak pan burmistrz, przyszły kandydat i przyszły burmistrz na pewno w którejś kadencji mówił, że no chcielibyśmy zobaczyć, co tam w tym urzędzie jest. Tak. Bo my nie wiemy, co tam jest. Bo jest jedna pani radna, druga jest radny i te tematy, o których mówi, jest cały czas poruszane. I cały czas jest zapewniane, jesteśmy, że tam już się będzie robione, jak nie w tym roku, to w przyszłym roku. I tak jesteśmy przerzucami wiadomościami. Był kiedyś taki temat, gdzie pan radny Jakub Pruchniak co sesję pytał o kanalizację do Wierzchoniowa. Temat zamilkł i już, że tak powiem, ludzie zostali pozbawieni nadziei. Tam na pewno nie będzie robiona kanalizacja. No i też jest problem. Jest blisko woda. Co zrobić? I też nie ma takich kompleksowych rozwiązań, żeby powiedzieć, aha, w tym rejonie, to jest właśnie planowanie przestrzenne, że w tych rejonach preferuje się budowę biologicznych oczyszczalni ścieków, w tych nie i tak dalej. I teraz jeszcze ostatnie zdanie. Planowanie przestrzenne, to co pan mówił, właśnie w Dąbrówce był poprawiany teraz plan. Ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego wpisano, mówiąc najogólniej, że jest zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków biologicznych. Zakaz. Ponieważ był nakaz szczelnych zbiorników bezodpływowych. Co to znaczy? A to znaczy dokładnie to, a pani wie, bo pani kończyła planowanie przestrzenne, że nie można sobie tego dowolnie interpretować, tylko jeżeli jest zbiorniki bezodpływowe, to nie ma możliwości wybudowania tam oczyszczalni ścieków. Dzięki Bogu i dzięki no, jakimś tam działaniom władz udało się to naprawić. Niestety na etapie wyłożenia uwaga radnego Janusza Kowalskiego w tej sprawie nie została przyjęta i plan został przyjęty tak, jak został przyjęty. Mówi pan o planie w 2018 roku. Tak. W 2018 roku tak, zapis był taki, że został plan. Tak, tak. I w 2019, bodajże to była jakaś jesień, był podjęta uchwała o zmianie i tam zostało to naprawione, ale to są błędy, to jest elementarz. Przychodzi mi taka uwaga tylko uzupełniająca, no bo znów pyta mnie pani o rzeczy, gdzie będę się przyznawał do braku fachowej wiedzy, no i znów wiadomo, że to nigdy nie jest tak, że burmistrz ma zdecydować, czy ludzie mają mieć szamba, czy oczyszczalnie i tak dalej. Jasne, ale jest coś, co przychodzi mi do głowy i chyba jest a propos. Ja przez to, że ja wchodzę do polityki z tego nieszczęsnego, jak to się mówi, aktywizmu, ja się kołatałem do drzwi burmistrzów i domagałem się dokumentów, wniosku, informację publiczną. Mam to doświadczenie bycia olewanym przez burmistrza w sposób po prostu obsceniczny raz za razem. Mam to doświadczenie
po prostu odbijania się od pana Godlewskiego. Przez całą moją karierę, a jako stowarzyszenie wysmażyliśmy od groma pism, pan burmistrz nigdy nie odpisał osobiście i zawsze pan, no w każdym razie, naprawdę przeszedłem tę ścieżkę zdrowia. Nie jest to chyba typowe dla burmistrzów Kazimierza dotychczasowych i ten bagaż doświadczenia, mam nadzieję, że zagwarantuje, że mogą państwo liczyć przynajmniej z mojej strony na taką do bólu po prostu ekstremalną transparentność. To znaczy, jeśli dowiemy się czegoś o planowaniu przestrzennym, opublikujemy oczywiście kontrole, które leżą w szufladzie niepublikowane. Wszystko będzie w BIP-ie. Ja jestem za całkowitą jawnością wszystkiego, poza granicę kompromitacji, ośmieszenia. Nie chodzi o to, żeby się na kimkolwiek mścić, ale po prostu o to, żeby budować zaufanie do samorządu, do urzędu, no bo tylko dzięki temu w przyszłości będą inne wybory, więcej będzie kandydatów do radnych, ludzie będą chcieli się angażować, będziemy mieli po prostu inną atmosferę, ale ja uważam, że gwarantem tego, przepraszam, warunkiem niezbędnym jest ta po prostu transparentność zupełna. Więc przynajmniej tyle wydaje mi się, że możemy obiecać, że będzie to urząd po prostu ekstremalnie transparentny. Wszystkie decyzje co do planowania przestrzennego, to, że różne takie dziwne przekształcenia, takie rodzynki w środku, w polach, wszystkie takie wnioski, ale skąd, kto wnioskował, jakie jest uzasadnienie? Duża część mojej roboty jako aktywisty to było domaganie się uzasadnień. Dobrze, taka jest decyzja, ale jakie jest uzasadnienie, gdzie jest wniosek, jakiej treści? Dostajemy, i pewnie część z państwa to zna, takie odpowiedzi koliste od wszystkich instytucji, od miasta, od parku krajobrazowego. Wszyscy mówią, że decydował ktoś inny, a tamten, że decydował. Nie będę wchodził w szczegóły, z tym ewidentnie skończymy. Po prostu gramy w otwarte karty. I jeśli oczyszczalnia przecieka, jeśli zatruwamy coś tam, jeśli to jest prawda, że to jest takie sitko, zatrzymuje co grubsze śmieci, to po prostu otwarcie się do tego przyznamy. Wszystko będzie wyłożone. We wtorek będę publikował urzędowe dokumenty, które otrzymałem dzisiaj. No i szkoda, że musi to robić pan radny Kowalski. Wszystko. Ale urząd będzie... też dostał do wiadomości. To takie uzupełnienie. Na pewno są już państwo dosyć zmęczeni. Pan Rybczyński. Może tak na koniec tylko chciałem przekazać informację, a w zasadzie doświadczenie. Kilka lat temu zaprosiłem do Patrzanki specjalistę od oczyszczalni przydomowych, biologicznych. Dzięki temu powstało, nie wiem dokładnie ile, ale tak od razu to kilkanaście, a do tej pory to myślę, że pomnożone to wszystko. I powiem w ten sposób, biorąc pod uwagę jego opinię, że tak jak w Warchawce jest gęsta zabudowa, bezwzględnie jego zalecenie było takie, że no, w zasadzie to konieczna jest budowa kanalizacji. Nie było żadnego problemu z budową przydomowych tych oczyszczalni biologicznych. Ja miałem zbiornik dwukomorowy, zamknięty. Ja to wykorzystałem za niewielkie pieniądze. Mam w tej chwili koło domu zrobioną taką oczyszczalnię. I zachęcam do tego, żeby właśnie tam, jeśli są tylko warunki pozwalające na to, żeby to umiejscowić, to jak najbardziej trzeba to robić. To jest jedno. Po drugie, dzisiaj wyczytałem, że będzie uruchomiony program na energię odnawialną. I tutaj też jeszcze za burmistrza Pisuli był taki program, gdzie szczerze mówiąc nie doszło do sfinalizowania tego. Chodzi o energię odnawialną na panelach tych słonecznych. Teraz wiem, że w niedługim czasie rząd będzie uruchamiał ponownie i będzie można uzyskać środki, nie wiem na jakich warunkach, ale na pewno będzie można uzyskać, tak jak dla gminy na przykład, środki pomocowe. I trzeba tego typu tematu pilnować i zabiegać o środki, bo jeśli rząd nie da, to szczerze mówiąc gmina sama sobie z tym nie poradzi, a są takie programy, z których można korzystać. Ja dziękuję. To, o czym nie powiedzieliśmy, zapraszam państwa do SARP-u w niedzielę, no bo jest trochę tak, że takim tematem, o którym
często nie ma już czasu na tych spotkaniach mówić, jest po prostu taka sprawa, że zasadniczą rzeczą jest, żeby Kazimierz zorientował się na inną turystykę. To jest to, co mówi pan Maciej. Po prostu to jest sprawa dla nas strategiczna. Jeśli ludzie mnie pytają o te korki, o po prostu katastrofalne warunki parkowania w weekendy i tak dalej, to moim zdaniem, i to nie jest popularna może opinia, odpowiedzią nie jest megalomański projekt, że będziemy robić za miliony podziemne parkingi, że będziemy robić za miliony piętrowe parkingi, tylko po prostu musimy podejmować decyzje znów strategiczne, nie na jedną kadencję, może nawet nie na dwie kadencje. Decyzje, których efekty zobaczymy może za 10 lat, żebyśmy po prostu zaczęli sami już pozycjonować się na innego rodzaju turystykę. To jest sprawa osadzona w ogóle w bardzo szerokim kontekście. O tym może powiem w SARP-ie, bo musielibyśmy zaczynać całą nową debatę. Jeszcze mam prośbę taką, bo tego mi brakuje. W jaki sposób rozliczyć, po której z burmistrzów rzucił wygra? Nie wiem, bo ja nie widziałem jeszcze pana burmistrza Artura Pomianowskiego programu, ale na pewno będzie grał. W jaki sposób, to jest oczywiście temat do wszystkich, to jest jak rozliczyć burmistrza z obietnic. Bo oczywiście... śledcza. Nie, no, znaczy nie, no, to nie jest tak, że to... Bo teraz jest tak, każdy będzie obiecywał, tak? Jest coś takiego, no jest, ja obiecuję, jest coś takiego. No i jest grupa ludzi, która ufa bezgranicznie burmistrzowi, bo on zrobił to, tamto. Nie wiem na ile z programu, ponieważ z programami nie będę wredny i nie będę traktował urzędującego burmistrza tak, jak on traktuje mnie czy moich kolegów, ale ja bym chciał konkretny